Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Temat dyskusji z Państwo, które zawiodło. Jest taki temat, że wczoraj rozmawiałem sobie z przyjacielem. No, mówiłem mu, że dzisiaj będę prowadził taki panel. I on mówi, no Państwo, które zawiodło, no dobrze, no ale jest to rzecz trywialna. Znaczy jakby każdy może to potwierdzić i wydaje się, że sam temat jest niekontrowersyjny. Natomiast wydaje się, że można go też pokazać w różnych optykach. I takie optyki tutaj zaprezentują dzisiaj Katarzyna Duda z Ośrodka Myśli Społecznej imienia Wacława. Maria Libura z Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych Uczelni Łazarskiego. Jan Śpiewak z Wolnego Miasta Warszawy. I Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego. Myślę, że mamy tak mniej więcej z 2 godziny. My porozmawiamy z godzinę, może trochę ponad, a potem będzie czas na Państwa pytania, do czego gorąco zachęcam. Na samym początku, no, biorąc pod uwagę to, że mamy takie grono dosyć zróżnicowane, to poprosiłbym moich rozmówców o to, aby wypowiedzieli się na temat tego, jak Państwa zdaniem zawiodło polskie państwo. Co jest takim podstawowym grzechem polskiej państwowości po 1989 roku? I poproszę może od lewej strony, od pani Marii. Pytanie, dlaczego państwo zawiodło? Jest taka, może powinno poprzedać pytanie, kto zawiódł? Prawda? Znaczy, czy państwo, czyli kto? Tak? I wydaje się, że być może tak jest, powstało wiele znamienitych książek, które pokazują specyfikę polskiego społeczeństwa po roku 1989, tej transformacji, która jest, wydaje się, że takim prawdziwym pytaniem jest to, dlaczego Polacy uwierzyli, że państwo jest zupełnie niepotrzebne. Tak? To jest prawdziwe pytanie. Co takiego jest w mentalności, czy w tych uwarunkowaniach, które wtedy powstały, że my jako społeczeństwo uwierzyliśmy, że nie potrzebujemy państwa jako pewnej struktury, która spaja nas jako wspólnotę. I to bardzo dobrze widać na przykład na przykładzie systemu ochrony zdrowia, prawda, który po 1989 roku, znaczy widać, że ta transformacja systemu ochrony zdrowia pokazuje w taki drastyczny sposób dyskurs transformacji, tak? Bo dużo teraz mamy przerobione kwestie prywatyzacji, jest wiele na temat publikacji, natomiast nie ma stosunkowo jest niewiele na temat tego, co się stało z systemem ochrony zdrowia w Polsce. A wtedy dokonano tak naprawdę olbrzymiej rewolucji i sprywatyzowano odpowiedzialność za zdrowie. Czyli to, że tak naprawdę wprowadzono rzeczy, które w krajach kapitalistycznych nigdy by nie przeszły. Czyli na przykład powołano się na takie mity jak to, że prywatne jest lepsze. Mamy mnóstwo danych ekonomicznych, począwszy od prawda, lat 60., kiedy zaczynała się taka prawdziwa ekonomika zdrowia i Kenneth Arnold dostał Nagrodę Nobla za to, że pokazał, dlaczego wolny rynek w służbie zdrowia nie działa. To są lata 60. To nie jest wiedza nowa, to jest wiedza bardzo stara. A tymczasem w Polsce można było spokojnie powiedzieć, że właśnie prywatyzacja jest tym, czego potrzebuje zacofana i niedoinwestowana służba zdrowia. W związku z tym doprowadzono do likwidacji wielu instytucji czy form organizacji, które tak naprawdę nie miały nic wspólnego z postkomunistycznym rodowodem, a były tak stworzone przez często światłych ludzi, których korzenie sięgały przed wojną, którzy byli społecznikami, zlikwidowano medycynę szkolną, zupełnie zdegradowano medycynę pracy, prawda? Czyli wiele takich form, które teraz będziemy próbowali wprowadzić powtórnie, że to sięgając wtórnie do wzorców zachodnich, prawda? Mówimy teraz na przykład o opiece koordynowanej w służbie zdrowia, że to nie może być takie zatomizowane, że to nie, pacjent nie może biegać po systemie i sam szukać, ale to było. Myśmy mieli
niedoskonałe, wymagające zmian w szczególności w tym niedoinwestowanym systemie, ale rozwiązania, które w sumie, jak teraz się na to spojrzy, są nowoczesne. I teraz sprowadzamy je z powrotem z krajów zachodnich jako nowe trendy. Prawda? I to jest pytanie, dlaczego to się zdarzyło? Znaczy, dlaczego my jako wspólnota pozwoliliśmy sobie właśnie wmówić, że to wszystko jest niepotrzebne? Dlaczego uwierzyliśmy, prawda, bo to trzeba nadać wręcz religijną wiarą w to, że istnieje taka naturalny bieg historii, prawda? Że ta historia naturalnie zmierza do tego, żeby wszystko sprywatyzować, że wolny rynek jest odpowiedzią na każdy problem, podczas gdy w krajach kapitalistycznych, jak się spojrzymy, jakby są dowody na to, że tak nie jest. Tak? Czyli mamy Stany Zjednoczone, które mają jeden z najwyższych wydatków na ochronę zdrowia i przy bardzo marnych rezultatach. Ale popatrzmy na Anglię. Anglia, która której społeczeństwo broni wręcz publicznego systemu ochrony zdrowia pomimo jego różnych wad, właśnie wiedząc, jak ważne jest to, żeby system ochrony zdrowia był równy i sprawiedliwy. Także wydaje mi się, że to pytanie jest takie, znaczy, dlaczego my jako wspólnota uwierzyliśmy, że Państwo jest nam niepotrzebne? Dziękuję. Proszę teraz zacznę. Tak. Ja chciałabym zacząć od opowiedzenia o przetargu, który najbardziej kojarzył mi się z okładką Nowego Obywatela, z numerów, w którym mowa o outsourcingu. Ten przetarg pokazuje, jakie priorytety wyznaczyło sobie państwo. I państwo właśnie zawiodło, ustalając u podstaw swojego porządku wartości ideę taniości. I ta idea odpowiada za pasmo porażek w Polsce w ostatnich latach. Ale przejdę do tego przetargu. W marcu tego roku Agencja Mienia Wojskowego zamówiła usługi utrzymania czystości i w tym przetargu zadbano o to, wymagano twardo, żeby firma zewnętrzna dostarczyła flag biało-czerwonych, papieskiej, warszawskiej, Unii Europejskiej oraz NATO. A w tym samym przetargu instytucja nie wymagała, aby firma zatrudniała pracowników na podstawie umów o pracę. Ten wymóg dotyczył jedynie kilku pracowników. Co interesujące, tylko w tym obiekcie, w którym pracują pracownicy, którzy sami zamówili tę usługę i innych wysokich rangą urzędników. I to rozwiązanie zdradza, co tak naprawdę instytucje publiczne myślą o stosowanym przez siebie outsourcingu i o umowach cywilnoprawnych. A myślą mianowicie to, że pracownicy na umowach o pracę świadczą te usługi znacznie lepszej jakości, wykonują je sumiennie i też, że można ich wpuścić do najbardziej istotnych gabinetów w instytucji. I podam jeszcze jeden przykład takiego rozwiązania na Uniwersytecie imienia Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. I w 2009 roku ten uniwersytet zasłynął z tego, że chciał zwolnić aż 400 osób z umów o pracę i przenieść ich do firmy zewnętrznej. Nie zastosowano outsourcingu jedynie w odniesieniu do jednego piętra w budynku rektoratu, w odniesieniu do piętra 15, na którym urzęduje sam rektor. Więc same władze, które decydują o tym, nie są przekonane, że to jest najlepsze rozwiązanie. I idea taniości właśnie odpowiada za szereg niepowodzeń w ostatnich latach w naszym państwie. Kwestia warunków zatrudniania to może później. Państwo zawiodło pracowników, bardzo ich krzywdząc, ale zawiodło też obywateli, użytkowników usług. I należy połączyć ze sobą właśnie parę niepowodzeń. Na przykład budowę autostrad w 2009 do 2012 roku. Wówczas firma chińska zaproponowała, żeby świadczył usługę za kwotę połowę niższą niż nakazywał zdrowy rozsądek, że to jest w ogóle możliwe. I tutaj państwo chyba myślało, że ta firma dopłaci do usługi. W ostateczności oczywiście firma nie była w stanie wywiązać się ze zobowiązania
i wycofała się z placu budowy, pogrążyła przy tym wiele polskich firm. Następnie w 2014 roku idea takiego państwa doprowadziła do tego, że system do liczenia głosów w wyborach samorządowych został właśnie zakupiony w outsourcingu i pamiętamy właśnie skandal z opóźnieniem w podaniu wyników tych wyborów. NIK zrobił raport na temat właśnie tego przetargu i on był miażdżący. Po prostu zrobiono to po niskich kosztach i później NIK rekomendował jednak, aby wzmocnić własną obsługę instytucji. W 2015 roku słyszeliśmy o masowych zatruciach w szpitalach, żywnością z cateringu, o paniach, które na zlecenie MOPS-u opiekowały się seniorami i niestety ich okradały. I w tym roku słyszeliśmy również o bezbronnych ochroniarzach na Straży Wojska, a nawet ostatnio słyszałam o ochroniarzach, którzy wspólnie z złomiarzami wynosili jakiś sprzęt z wojska. Więc idea taniego państwa to jest po prostu polityka samorozbrojenia i właśnie pasmo porażek, zawód dla użytkowników, dla obywateli i dla pracowników, o czym może później. Dziękuję bardzo. Piotr Kupnowski. Tak, ja też zastanawiając się nad tym, o czym będziemy rozmawiać, wyszedłem z tego samego pytania, co Maria, czyli kto naprawdę zawiódł. I tak zastanawiając się nad tym, jakie próby, bo też się zgadzam z tym, że to, że państwo zawiodło, jest też kontrowersyjną. Często powtarzamy te takie kalki, które są jakby słuszne w wyrażaniu naszych emocji. Państwo z tektury, państwo z dykty, państwo, którego nie ma i tak dalej. No to właśnie, no, to jest trochę wygodne. Ja jakby tutaj sam często używam tych sformułowań, więc jakby podpisuję się pod samym oskarżeniem. Natomiast no, są takie sytuacje, kiedy sobie trzeba poszukać tych winnych. No i przeglądając tę narrację trzeciej RP dotyczące tego, tak spróbowałem sobie wyróżnić kilka dominujących. Pierwsza, która jest chyba najbardziej marginalna i można powiedzieć absurdalna tak naprawdę w miejscu, w którym się znalazłem, to jest stricte taka narracja instytucjonalna, tak? To znaczy zawiodło państwo ze względu na to, że od samego początku było źle wymyślone, miało źle ułożone instytucje, to nie mogło się udać. I teraz tak, jakby z takiego poziomu, kiedy to tak instytucjonalne przekonanie o takim instytucjonalnym kryzysie i słabości państwa było swego czasu jakby domeną właśnie jakiejś tam konserwatywnej prawicy z podstawu, nie wiem, Kazimierza Wojewódzkiego, Rafała Motyli i tak dalej, to tak naprawdę ten nurt został bardzo, bardzo zmarginalizowany, chyba z tego powodu, że również jego tacy główni wyznawcy stwierdzili, że problem jest głębiej, to znaczy problem jest na poziomie narodowym czy społecznym i że od tego powinniśmy wyjść. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że w ogóle tego gruntu instytucjonalnej, tego narracji instytucjonalnej diagnozy nie ma, bo jak się zastanowić na przykład nad receptami Pawła Kukiza i Kukiz15, to tak naprawdę tam chyba ta diagnoza jest najsilniejsza, to znaczy źle wymyśliliśmy sobie ustrój polityczny, źle wymyśliliśmy taką polityczną instytucję państwa, co znaczy, że może oni, ci źli ludzie, których byśmy chcieli wsadzić do więzienia, być może to zaplanowali, ale właściwie wszyscy inni, gdyby byli wrzuceni w ten sam system, zachowywaliby się dokładnie tak samo. Więc jest pewnym paradoksem, że jakby krytyka instytucjonalna jest dzisiaj najbliższa, bo nie było marginalnemu Kukizowi, ale też nie ma żadnej innej kontynuacji i chyba nie jest, mimo że jest w tym ruchu obecna na wielu poziomach, to chyba nie jest tym, co jakby bazę tego ruchu spaja z tą formacją. Natomiast te dwie bardziej dominujące narracje, no to była jedna, to była narracja elitarna, a druga antyelitarna. Tylko że one się też, wydaje mi się, w pewnym momencie wyczerpały i przeszły takie swoiste przeobrażenia. Ta elitarna, no to jest oczywiście taka narracja nieboszczki Unii Wolności, pod tytułem społeczeństwo nie dorosło, my tutaj wszystko fajnie to wymyśliliśmy, miało być super, no ale ludzie na nas nie zagłosowali na tych tam postkomunistów i czarnych. No i wyszło, jak wyszło, sorry, ludzie, wasza wina, tak? No i jakby to jest chyba taka, ona jeszcze gdzieś tam się w okolicach Gazety Wyborczej czasami pojawia, ale już nie jest chyba mainstreamem Gazety Wyborczej, tak mi się wydaje. No a druga to jest taka klasycznie antyelitarna, to znaczy oderwane elity po prostu od zawsze chciały wykorzystywać społeczeństwo i ona znowu jakby znalazła swoją mutację. I teraz tak mi się wydaje, że najgorsze przeobrażenie przeszła ta narracja elitarna, bo ona przeszła przeobrażenie do takiej narracji właśnie
epoki Donalda Tuska, ale też pewnie w dużym stopniu jest emocją dominującą na marszach KOD-u czy w środowisku, nie wiem, sympatyków Nowoczesnej. I to jest narracja, którą ja bym sobie nazwał taką egoistyczno-aspiracyjną, tak? To znaczy taką, która po pierwsze jakby budowała na tym, że państwo jest beznadziejne, ale ja osiągając, jakby jeżeli ja mi się uda spełnić swoje aspiracje, osiągnąć awans zawodowy, to będzie znaczyło, że państwo nie zawodzi i państwo jest super. No i w wielu przypadkach to się wydarzyło. I jakby myślę, że to też jest jakby element takiego sporu pokoleniowego w Polsce. Ale mam wrażenie, że nie wiem, czy się będziecie z tym zgadzali, czy nie, ale w dużym stopniu w pokoleniu rodziców wielu osób zaangażowanych w jakieś życie publiczne jest rzeczywiście taki spór pokoleniowy polegający na tym, że rodzice, którzy na przykład moja mama była na marszu KOD-u na przykład i jakby miałem z nią te rozmowy wielokrotnie przeżywałem, rzeczywiście jest bardzo głębokie poczucie, o czym w ogóle mówicie, jakie państwo zawiodło, w ogóle o co wam chodzi, przecież jest super, mamy te autostrady, mamy dom, samochód, w ogóle jest fajnie, fantastycznie, jeździmy sobie na wakacje, wy poszliście na studia w ogóle i z własną decyzją ich nie skończyliście i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest powiedzenie rzecz bardzo mocna, jak byłem jakiś czas temu na debacie w Warszawie żoli polskiego KOD-u, to miałem w ogóle fantastyczne przeżycie. Ale miałem bardzo mocne poczucie, tam akurat była taka właśnie debata ułożona pokoleniowo, ja tam byłem jako reprezentant konserwatywnej strony z dziewczynami razem, chyba jeszcze z kimś z kontaktu i tak dalej, bo widać, że nie ma cienia porozumienia między salą, bo najzwyczajniej w świecie cała taka diagnoza, o czym byśmy nie mówili, czy byśmy mówili o outsourcingu, czy byśmy mówili właśnie o, nie wiem, wyborach samorządowych, o których ja mówiłem, bo siebie jakoś ten proces wtedy też po wyborach samorządowych zaangażowaliśmy. Wydawało mi się, że to jest taki przykład, który wszyscy zrozumieją. Nie było cienia zrozumienia. To jest właśnie, wydaje mi się, największy problem, to znaczy taki, że jednak nie ma wspólnoty przekonania. Między nami jest pewnie wspólnota przekonania, że państwo zawiodło, ale ona nie jest powszechna i właśnie przeradza się w konflikt innego rodzaju. Z kolei ta narracja antyelitarna, która pewnie była najsilniejsza, jeżeli znowu mówię tylko o tych politycznych emanacjach tych emocji, one oczywiście są daleko idącym uproszczeniem, ale z takiej pozycji mocnej negacji ruchów antysystemowych czy partii, takich jak Samoobrona Liga Polskich Rodzin, przeszła no jednak gdzieś do mainstreamu Prawa i Sprawiedliwości, no i została właśnie bardzo mocno zastąpiona tą narracją stricte plemienną. I ona też jakby, czy chodzi o elity, czy chodzi o masę, jest po prostu wypierająca, jakby przekłada te same emocje, tylko kieruje je plemiennie, nie wiem, tak, można, mamy elitę pisowską, która jest dzisiaj na Kongresie Polska Wielki Projekt, mamy elitę antypisowską, czy mainstreamową, która jest sobie na konferencjach Fundacji Batorego i one nawzajem się będą zawsze postrzegały jako po prostu ta zła elita, która doprowadziła przede wszystkiego tego złego, co się stało, ale to tak podobnie wygląda też na tym poziomie niższym, bo jak sobie pomyślimy na przykład w takim sporze młodych wolnorynkowców i jakiejś, powiedzmy, nie wiem, czy lewicy, ale no, osób wrażliwych społecznie, jak sobie spojrzymy na taki spór o po prostu między obwinianiem o wszystko pasożytem z pośredniaka albo obwinianiem o wszystko Januszów biznesu, to też pokazuje, że ta emocja plemienna dzisiaj dominuje. No i teraz słowem podsumowania, mnie się wydaje, że wszystkie te narracje rzeczywiście są no, fałszywe, bo problem jest narodowy, problem jest na poziomie debaty społecznej i w oczywisty sposób wydaje mi się, że tak samo elity, jak i lud jest temu, że państwo zawodzi, tak samo winne, natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że elity ponoszą za to większą odpowiedzialność, bo zawsze ponoszą większą odpowiedzialność, bo mają większą możliwość oddziaływania. Natomiast to jest pewien wątek do rozwinięcia w kolejnych powiekach. Dobrze, dziękuję. Jan Śpiewak? Tak, no, państwo, chyba tu się wszyscy zgadzamy i chyba nie będzie co do tego sporu, że państwo zawiodło. Obserwujemy od 1989 roku proces zwijania się tego państwa. To chyba na łamach Nowego Obywatela był taki raport o znikającym państwu, jak mi się wydaje, czy nie, czy się mylę. Gdzie wyliczono dokładnie ile kilometrów połączeń kolejowych, PKS-ów, szkół poznikało.
No i to państwo powiedziało w 1989 roku, powiedziało radzie sobie sami. Nastąpiła prywatyzacja wszelkich ryzyk, tak, od służby zdrowia po próbę sprywatyzacji emerytur. Nie wiem, kto dzisiaj uważa w ogóle z nas młodych osób, że będzie miało jakąkolwiek emeryturę. Nie widziałem, nie czytałem takich badań, a chętnie bym zobaczył. Moim zdaniem nikt chyba już w tym momencie nie wierzy, że jakakolwiek emerytura nas czeka, co pokazuje, jak bardzo daleko poszedł ten proces rozkładu państwa. No i pytanie oczywiście, kto za to odpowiada. No, instytucje są tworzone, moim zdaniem, przez kulturę, tak? Przez wpływ, są klasyczne badania też socjologiczne z Włoch, tak? Gdzie badano, dlaczego północ od południa się tak różni, mimo że mają te same przecież prawa, ta sama instytucja. No i oczywiście chodzi o kulturę, chodzi o pewne uwarunkowania historyczne. I ja tutaj jestem chyba w tej narracji, o której mówił kolega, tej antyelitarnej jednak, tak, znaczy, że polska kultura jest kulturą, która jest emanacją kultury, czy nie wiem, nazwijmy to tak, inteligenckiej, tak. I trzeba by się zastanowić bardziej nad tym, jak inteligencja postrzega swoje opozycje, jak ona postrzega państwo, jak ona postrzega relacje społeczne. A mi się wydaje, że też mieliście wczoraj Jan Kasowe, były książki Ledera, no, dużo się tej dyskusji odbyło, tak? No, to są po prostu, ja to nazywam elitami folwarcznymi, tak? Czyli że wszyscy chcą być w Polsce, chcą być panem na zagrodzie, nie ma pozytywnych wzorców awansu innych niż wzorzec postszlachecki, a ten wzorzec postszlachecki jest skrajnie partykularny, skrajnie indywidualistyczny, skrajnie egoistyczny. I, no, i, no i co? No i mamy to, co mamy. No, jeśli spojrzymy się na ostatnie 300 lat, tak, Polska istniała sobie przez ostatnie 300 lat, właściwie od Sejmu Niemego nie ma suwerennego państwa polskiego, czyli w połowie XVIII wieku już można powiedzieć, że państwo polskie nie istnieje już tak całkowicie. No tu mamy 270 lat, kiedy państwo nie istniało, potem mieliśmy drugą RP, która już 20 lat sobie istniała i skończyło się, wszyscy wiemy jak, nie najlepiej się ten projekt udał, no i mamy teraz trzecią RP, no i ja czasem mam wrażenie, że jakby to się wszystko bardzo źle skończy po prostu. Tutaj pojawiła się już ta kwestia właśnie państwa niepotrzebnego, czy państwa, które zmniejsza swoją interwencję, czy no, ideał słabego państwa wydaje się, że towarzyszył właściwie każdemu rządowi po 89 roku. No? Znaczy róbmy takie państwo, w którym obywatele będą mieli jak największą płaszczyznę swobody, no i będą robić co chcą. To jest dosyć problematyczne, znaczy wydaje się, że jest to poniekąd związane właśnie z tym modelem, o którym teraz Janek mówi. Znaczy tak myślimy o sprawczości obywatela w kategoriach bardzo partykularnych, w kategoriach, które właśnie nie są wspólnotowe, w kategoriach, które właściwie wykluczają współpracę, ponieważ myślimy o zysku własnym. No i teraz skąd właściwie taki pomysł na słabe państwo się wziął? Znaczy wydaje się, że taki pomysł jest absolutnie idiotyczny, biorąc pod uwagę to, jak wiele jesteśmy teraz w stanie wymienić patologii słabego, nieinterwencjonistycznego państwa. No, tutaj poprosiłbym o głos ponownie panią Tajemę. To jeszcze chciałam nawiązać do takich wątków, które się przebijały, do tego, że wszyscy zaczynamy już mówić o kulturze, prawda? No, że tutaj bardzo ładnie przedstawiłeś te różne narracje i ostatecznie gdzieś tam dochodzimy do tego, że właśnie, że to jest kwestia tego, że zawodzimy jako wspólnota, oczywiście ze wskazaniem na elity, które naturalnie powinny wypełnić tą rolę kulturotwórczą i pewne narracje wręcz narzucać. Co na przykład jakby z pewną przyjemnością można odkryć, że działo się w epoce, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość w pierwszej wojnie światowej. To ma bardzo duża świadomość tego, że należy spoić różne, prawda, różne narracje, czy różne widzenie świata, które wynika na przykład z uwarunkowań wynikłych wprost z zawodu. Tam widzimy, że tam była, że te elity miały różne pomysły na to, co należy zrobić, ale że była wysoka świadomość tego, że to jest ważne. To znaczy, to jest ważne, że należy, różnie sobie tą wspólnotę bardzo wyobrażano, ale uważano po pierwsze, że jest bardzo istotna rola edukacji w tym procesie. To, że edukacja ma kształtować
i spajać wspólnotę. Dlaczego to jakby zostało zatomizowane i rozbite, prawda? Znaczy to znowu jest sporo na ten temat książek różnych, które tak się zresztą powoływano. Ale co jest ciekawe, że w dyskursie, jak sobie przypomnimy, ci z nas, którzy pamiętają ten dyskurs transformacji, że on miał w sobie coś takiego niezwykle totalnego i nieznoszącego sprzeciwu. Że właśnie takiego bym powiedziała, że to nie był przypadek, że często ten dyskurs wchodził z ust osób, które wcześniej wykładały teorię marksizmu i leninizmu, że to była konieczność dziejowa. Wolny, tylko że tą koniecznością dziejową stał się wolny rynek oraz przekonanie, że właśnie, że prawa wolnego rynku są prawami natury. Tak? Znaczy, że on wszystko uporządkuje. To jest jakby droga do naszego zbawienia. Bo mamy to zostawić prawo wolnego rynku i pewne rzeczy zostaną uporządkowane. I to jest rzecz, która jest, jak mówię, niespotykana, jeszcze raz to podkreślę, w społeczeństwach, zachodnich społeczeństwach kapitalistycznych, bo też nie możemy się posunąć za daleko i uznać, że państwo ma ingerować we wszystko, prawda? Znaczy myślę, że nikt z nas nie chciałby żyć w państwie, w którym państwo reguluje każdą działkę naszego życia. To dotyczy pewnych tych aspektów, które regulują istotne aspekty życia wspólnoty, prawda? Znaczy życia wspólnoty i tego, żeby ta wspólnota była spójna. To zostało zatracone i to bardzo dobrze widać w tym, że zupełnie straciła na wartości ta idea równości i sprawiedliwości. Że jak ja się powiem równość i sprawiedliwość, to się słyszy o Belgii socjalisto i debaku. To jest bardzo ciekawe, bo że te słowa nabrały wręcz w tym momencie takiego pojadnego charakteru, a tymczasem na przykład kwestia równości i sprawiedliwości społecznej to jest kwestia właśnie spójności. Prawda? To bardzo kwestia wręcz namacalna i znowu dobrze przebadana. Ja tutaj podam znowu przykład z zakresu zdrowia i znowu powołam się na Światowa Organizacja Zdrowia i też badania brytyjskie. Brytyjczycy mają kilka takich centrów poświęconych właśnie badaniu nierówności w zdrowiu. I tamte konkluzje są bardzo ostre. Znaczy, że nierówność jest w systemie ochrony zdrowia, to jest kwestia życia i śmierci. To jest konkluzja raportu Światowej Organizacji Zdrowia. I popatrzcie Państwo na tak bogaty kraj jak Anglia i na takie miasto jak Glasgow. I jest uboga dzielnica w Glasgow i dziecko urodzone w tej dzielnicy będzie średnio żyło 28 lat krócej, niż dziecko urodzone 13 km dalej. 28 lat różnicy w oczekiwanej długości życia, prawda? W odległości 13 km. I tego się nie da wytłumaczyć samym poziomem życia, dlatego że poziom życia tych osób czy dochód taki, w porównaniu z krajami trzeciego świata, jest oczywiście wyższy. Natomiast sama kwestia nierówności społecznej do czegoś takiego doprowadza. Czyli to właśnie pokazuje, że to nie jest kwestia bezwzględnej wartości dochodu, tylko kwestia nierówności. Znaczy nierówności generują tego typu niesprawiedliwość. I oczywiście znowu możemy spojrzeć, to są ogólnie dostępne raporty, prawda? Bardzo ładnie, dobrze udokumentowane, które pokazują, że generalnie ludzie z tych nieuprzywilejowanych klas społecznych po prostu żyją krócej. Czy ta długość życia jest powiązana ze statusem społecznym i częściowo ze statusem materialnym? Że stan zdrowia w ogóle zależy od pozycji społecznej? I że nierówność zdrowia wprost wynikają z nierówności społecznej. I jakby to oznacza jakość życia i długość życia. Czyli to nie są rzeczy, które możemy, które się same rozwiążą, czy możemy zostawić osobom indywidualnym. I oczywiście to nie zależy tylko od systemu ochrony zdrowia, ponieważ tam system ochrony zdrowia, w szczególności medycyna naprawcza, odpowiada mniej więcej za jakieś tam 10% wedle Lalonda stanu naszego zdrowia, ale to zależy od polityk w innych dziedzinach, czyli też od polityki społecznej. Teraz na przykład mamy taki problem bardzo ostatnio modny, tego, że mamy problem otyłości. Tak? Jak Państwo wiecie,
wszystkie dzieci na przykład zaczynają masowo tyć i to oznacza, że niedługo będziemy mieć pokolenie osób, które mają bardzo wcześnie choroby metaboliczne, są zagrożone zawałami serca itd. itd. W krajach wysoko rozwiniętych te koszty leczenia tego typu chorób potrafią jakby, one zagrażają w ogóle systemowi ochrony zdrowia. Znaczy one jest w Wielkiej Brytanii od 20 lat są próby powstrzymania tej fali, ponieważ się to w tej chwili kosztuje tak dużo, że jeżeli nie zostanie zatrzymane, to to rozstrzeli budżet tamtejszego NHS-u, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia. Co jest na to odpowiedzią? Odpowiedź nie jest prosta, bo okazuje się, że tego nie można zrobić na przykład jedynie przez wizyty u lekarza. Już Duńczycy, którzy przeprowadzili eksperymenty, wykazali, że tak naprawdę odpowiedzią jest to, żeby inaczej zorganizować życie społeczne. Czyli na przykład to, że jeżeli dzieci jeżdżą do szkoły na rowerze, plus odpowiednie stołówka w szkole, która pilnuje odpowiednich jadłospisów, prawda, że na porządnie może doprowadzić do tego, że możemy zapobiegać, a wręcz leczyć otyłość w tej grupie. Ale czyli tutaj potrzebna jest spójność polityk, nie tylko, że ponieważ tutaj widzimy bardzo wyraźnie, że jest spójność polityk, prawda, czyli nie polityka zdrowotna musi być tak naprawdę połączona z polityką społeczną, a wręcz nawet z polityką infrastrukturalną. I teraz ktoś, nie wiem, czy Państwo na przykład wyjedziecie pod Kraków, pojedźmy nawet do Konstancina pod Warszawę. Proszę zobaczyć, ile jest miejscowości, w których nie ma nie tylko chodników, ale dróg utwardzonych. W związku z tym wszystkie dzieci są zawożone samochodami do szkoły, prawda? Znaczy, to są rzeczy, które się nie rozdzielą. Znaczy, ta nasza niechęć do tego na przykład, żeby zwrócić uwagę na to, że to są rzeczy wspólne i są rzeczy, które nikt indywidualnie nie rozwiąże. Znaczy my nie wybudujemy sobie w małej warszawskiej miejscowości drogi asfaltowej z chodnikiem przez kilka kilometrów. To musi zrobić gmina, prawda? Ale żeby gmina to zrobiła, ona musi mieć jakieś bodźce, żeby to robić, ponieważ jest tyle innych rzeczy, na które należy wydawać pieniądze. Ta spójność została utracona. Znaczy, że po pierwsze, że nie widzimy, że to nie jest kwestia tego, czy że nie rozwiążemy takich dużych problemów, naprawdę bardzo zagrażających, stosując jedynie jakieś akcje informacyjne dla rodziców. No, bo to są też takie fajne pomysły. No to w ramach przeciwdziałania otyłości wśród dzieci zrobimy bardzo wiele ulotek. Dzieci będą w szkole rysować marchewki i kolorować zdrową żywność, prawda? Albo nauczymy je robić kanapki z sałatą. Inni zrobimy ulotki informacyjne dla rodziców, prawda? Jak zdrowo odżywiać dzieci? Nie, znaczy my wiemy, że to nic nie da. Znaczy, bo do tego potrzebna jest a. stołówka w szkole, która daje zdrową żywność, a b. być może potrzebna jest droga asfaltowa, którą dziecko może dojechać rowerem do szkoły, jak pozwala na to pogoda, a C oznacza to, że tak naprawdę system edukacji musi być na tyle dobry, żeby nie rodzice chcieli posłać dziecko do najbliższej szkoły. Prawda? A nie wozić dziecko do super niepublicznego przedszkola 20 km dalej codziennie w obie strony. Tak? Chwilowo skończę, ale widać właśnie, że to zostało zatracone i ta perspektywa na państwo jako coś, co nam organizuje, pewne warunki brzegowe, prawda, życia, które de facto potem poprzez pewne tworzenie pewnych wzorców behawioralnych wpływają na całość społeczną. Dziękuję bardzo. No właśnie, dlaczego tutaj została poruszona kwestia z jednej strony nieracjonalnie rozporządzanych regulacji, to znaczy regulacje oczywiście okej, w pewnym zakresie, ale tak jak są rozporządzane w Polsce, to wydaje się, że jednak nie trzyma się. Z drugiej strony jest problem polityki społecznej, prawda? I dlaczego w Polsce nie ma polityki społecznej? Ja też mam. Może odpowiedziałam na to pytanie, które zadał Pan dobrze, Pani. Czyli tutaj skąd się wzięło właśnie to słabe państwo. Państwo tanie jest państwem słabym. I czy wszystkie rządy po transformacji realizowały tę koncepcję? Natrafiłam na informację, że już Sojusz Lewicy Demokratycznej w swoich programach
To hasło u niego się właśnie, u tej partii się pojawiło już w 2001 roku, jednak tak naprawdę taki szerszy program właśnie tego taniego państwa zaproponował Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Oczywiście teraz należy bardzo pochwalić rząd za stawkę minimalną, za klauzulę propracowniczą w zamówieniach publicznych, czyli że już instytucje muszą wymagać umów o pracę w przetargach. Jednak należy powiedzieć o tym, jak właśnie przyczyniono się do zepsucia tego, co teraz się naprawia. I koncepcja taniego państwa wzięła się z reakcji na, po pierwsze z reakcji na głośne skandale korupcyjne z udziałem ważnych urzędników, ważnych polityków. I przez państwo tanie rozumiano po prostu państwo, które nie jest skorumpowane, tak? Państwo, które wydaje dużo środków w zamówieniach publicznych, no, prawdopodobnie ten urzędnik, który zleca to zamówienie, w jakiś sposób tutaj dochodzi, prawda, do sytuacji korupcyjnej. Więc uważano, że im mniej tych środków się wydaje, jeśli realizuje się zamówienie najniższą ceną, to tam, i to jest jedyne kryterium, to nie dochodzi do dopasowania oferty do jakiegoś oferenta i właśnie jest to postępowanie uczciwe. Ale z drugiej strony koncepcja taniego państwa oznaczała państwo odchudzone, czyli administrację odchudzoną, likwidację licznych urzędów bądź ich scalanie. I tutaj wprost przyznawano, że państwo po prostu jest nadmiernie obciążone pracownikami, administracją, ale tutaj uderzyło to przede wszystkim w pracowników technicznych, pomocniczych w instytucjach. I właśnie Prawo i Sprawiedliwość i zwłaszcza Zyta Gilowska są pomysłodawcami tego, aby zlikwidować w urzędach wojewódzkich personel sprzątający, żeby wyprowadzić te usługi na zewnątrz. Więc to jest taki konkret, tak, że położono później u podstaw wydawania środków publicznych ideę taniości, oszczędności, ale i to przyczyniło się do tego, że instytucje zaczęły właśnie częściej na szerszą skalę zlecać te usługi na zewnątrz taniej, niż to dotychczas same robiły. Jednak właśnie ta ustawa o likwidacji personelu sprzątającego w urzędach wojewódzkich, to jest takim konkretem właśnie spod pióra Zyty Gilowskiej wyszedł ten projekt. Więc tutaj takie dwa nurty, prawda? Taki właśnie antykorupcyjny, ale z drugiej strony taki czysto neoliberalne myślenie, prawda? Żeby zaoszczędzić na pracownikach. Ale też właściwie od początku transformacji instytucje się upodobniają do firm prywatnych i transformują, ewoluują, przyjmując ich wartości, ich instrumenty i właśnie bardzo często urzędnicy po prostu mówią, że ich celem jest racjonalizacja, optymalizacja, takie rodem po prostu z sektora prywatnego słownictwo zaczerpnięte, ale właśnie te procesy upodobniania się państwa do tych firm przyspieszyły jednak po 2005 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo wniosek. To tak, ja mimo wszystko tutaj akurat chyba z takim konsensem, że rzeczywiście w Polsce chce się słabego państwa, to się nie zgodzę. Jednak mam takie przekonanie, że rzeczywiście pewnie z jednej strony chciałoby się, że jest jakimś tam dominującym oczekiwaniem to właśnie takie państwo małe, a sprawne i tu pewnie zgodzę, ale że ono ma być słabe,
to myślę, że tak nie jest. Tak? Jak sobie też spojrzymy na różnego rodzaju badania dotyczące tego, co Polacy oczekują, nie wiem, od systemu opieki społecznej, od rynku pracy, jak zapytamy Polaków w końcu, gdzie by chcieli pracować, to się nagle okazuje, że jednak to państwo jest tym właściwie najbardziej pożądanym miejscem funkcjonowania. Tak? Młodzi Polacy kończący studia w badaniach mówią, że zdecydowanie chcieli pracować w sektorze publicznym na bezpiecznych stanowiskach, w rygorze kodeksu pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc rewizja następuje po zatrudnieniu, bo wynagrodzenie jest jednak tego typu, że... Nie wiem, czy następuje, to znaczy, w ogóle to jest ciekawe, że mało się robi takich badań, tak? Zwykle jak są takie badania, to wychodzi, że ogólnie Polacy płacą niskie podatki, duże wydatki i wszyscy się z tego śmieją i kiwają głową, no tak, nic się nie da zrobić, ludzie nie kumają, nie? Ale jakby jest taki problem, jak sobie spojrzymy na różnego rodzaju, myślę, że tak nawet obszarowo, tematycznie i tak dalej, różnego rodzaju problemy i spojrzymy sobie nawet na te nazwijmy to elitę właśnie egoistyczną starszego pokolenia, czyli tego pokolenia, które rzeczywiście odniosło własny sukces zawodowy i finansowy dzięki trzeciej RP w czasach transformacji, to też nie jest tak, że oni jakby, że ich to wkurza, że to państwo buduje te drogi naokoło i oni bardzo mocno tego oczekują, żeby te drogi wreszcie były, żeby ten remont trwał krótko, że to nie jest tak, że oni by to chcieli, że oni w ogóle wierzą, że tak mi się wydaje przynajmniej, że wierzą w to, że gdyby to sprywatyzować, to by było lepiej. Nie sądzę, że taka wiedza jest, że takie przekonanie jest powszechne. Myślę, że to jest właśnie bardziej taki problem tego egoizmu, to znaczy, że tego co do usług, z których ja osobiście korzystam, to rzeczywiście państwo jest mi to winne. Nie jestem w ogóle zainteresowany dyskusją o tym, żeby być może rzeczywiście w ramach jakoś rozumianej racjonalizacji tego słowa, bym tak zupełnie nie skreślał, umówić się, że są usługi, z których po prostu musimy zrezygnować po to, żeby te podstawowe, które uznamy jako wspólnota polityczna za najważniejsze, były rzeczywiście na dobrym poziomie. Tak? I tutaj wszelkiego rodzaju kwestie dotyczące niesterowności, rozdrobnienia i takiej systemowej nieracjonalności zarządzania państwem i finansów i finansami publicznymi. Wydaje mi się, że jest też inną stroną tego problemu słabego państwa, ale to jakby wydaje mi się, przyjęli taką wiarę, że nie da się teraz rzeczywiście w dzisiejszym systemie, na dzisiejszym poziomie wydatków publicznych tych środków zracjonalizować, to byśmy wylali dziecko z kąpielą. Tak? To znaczy, myślenie o racjonalizacji, ale takie głębokie myślenie o racjonalizacji jest jak najbardziej potrzebne. Tylko, że to znaczy głębokie myślenie o racjonalizacji. Tutaj bym odpowiedział na twoje pytanie wyjściowe, kto jest winny temu, że to państwo jest słabe i się do tego przyzwyczailiśmy. To, że przede wszystkim winne jest lenistwo intelektualne. I tutaj znowu się mówi, że lenistwo intelektualne elit, tak? No bo jeżeli sobie spojrzymy na jakiś obszar życia publicznego, nie wiem, kulturę, tak? Kultura dziedzictwa narodowe to jest taki obszar, co do którego zasadniczo panuje dość powszechny konsens sięgający pewnie nawet wolnorynkowej prawicy, że tak, to jest obszar funkcjonowania państwa. Jak się zastanowimy na tym, w jaki sposób te pieniądze na kulturę są wydawane, to szybko sobie zdamy sprawę, że są wydawane w sposób skrajnie idiotyczny, ponieważ finansujemy ciężkie instytucje, drogie instytucje, z których najzwyczajniej w świecie korzysta wąska, bogata elita, którą stać na to, żeby jednak zapłacić 80 zł za bilet do teatru. Wiara w to, że do tego teatru za te 80 zł, który i tak jest w ogromnym stopniu dotowany z pieniędzy publicznych, trafią nagle te osoby, na które powinniśmy stawiać, bo najbardziej potrzebują uczestniczenia w kulturze z pieniędzy publicznych, tak naprawdę w żaden sposób nie są w tym systemie dostrzegane. To się oczywiście na poziomie miast zmienia, tak, jakieś tam bilety za złotówkę dla rodzin, które się pojawiają w samorządach i tak dalej, to jest jakby dobry kierunek tego, że zaczyna się zmieniać to myślenie, ale myślę, że takich obszarów potrzebnej racjonalizacji moglibyśmy znaleźć bardzo wiele. Na razie. Dziękuję. Pięć biurek. Znaczy, jeśli dobrze pamiętam pytanie, które zadawać. Tu mamy dwie sprawy, tak? Myślę, że jedna rzecz to jest kwestia przemian systemu neoliberalnego. Ten projekt neoliberalny był po prostu tutaj narzucony bez żadnej dyskusji publicznej, bez żadnej debaty demokratycznej. W 1989 roku, chyba dzień czy dwa dni przed Bożym Narodzeniem, został przepchnięty przez Sejm. No w sposób po prostu taki, jak dzisiaj PiS, nie wiem, czy zmienia Trybunał Konstytucyjny, czy ustawę budżetową robi teraz w grudniu. Więc to jest jedna rzecz, tak? Jeżeli był jakiś projekt, który jest projekt i są to problemy, które widzimy, są nie tylko problemami polskimi, są problemami, które
są na, również na Zachodzie i ta fala też tego populizmu, który dzisiaj zbiera, no jest na pewno efektem tych przemian neoliberalnych, czyli no to jakby w skrócie mówiąc zastosowania logiki państwowej do logiki rynkowej. A z drugiej strony mamy ten model przystosowawczy tego neoliberalizmu w Polsce. No, tym modelem przystosowawczym tego neoliberalizmu jest ten folwarczy kapitalizm, który ja znaczy tak go nazywam. I najbardziej zainteresowanym utrzymaniem słabego państwa są nasze elity, no bo one korzystają z tego, że to państwo jest słabe, one korzystają z tego, że dobór do awans i kariera nie jest uzależniony od merytokratycznych przesłanek, od talentu, tylko że są od znajomości, tak, od kapitału społecznego. One nie chcą mieć silnego państwa, bo silne, sprawne państwo oznaczałoby, że nie mogliby zatrudniać kolesi na swoje stanowiska, nie mogliby wymieniać prezesa mediów publicznych, jak zmieniać dziennikarzy, jak rękawiczki, a pan rektor z tego uniwersytetu nie mógłby zrobić tego, co zrobił, tak, czyli outsourcował wszystkich, tylko nie siebie, tak. Więc jakby póki ta logika dominuje, póki ta logika rządzi, póki to jest taki, no taka, no to strasznie ciężko przerwać, znaczy to jest, ja nie wiem, znaczy do końca nie wiem jak to przerwać, ale jestem pewien, że to się wiąże z, no z wykreowaniem jakiegoś innego modelu obywatelskości, tak. I teraz projekt PiS-u, który mówi, prawda, że będziemy zszywać to społeczeństwo, które już właściwie społeczeństwem nie jest tak naprawdę, bo nie wiem, czy można nazwać w Polsce, czy w Polsce mamy, zaryzykuję tezę, że to społeczeństwo jest naprawdę no, w bardzo słabym stanie, że jest tak zatomizowane, że jest jak piasek po prostu. I teraz PiS to strzyma na podstawie, prawda, narodowo-katolickiej i próbuje to jakoś złożyć, ale też te zmiany, które wprowadza, przecież jak 500+, to nie są zmiany, które budują siłę państwa, to znowu są prywatnymi, że to nie jest program budowy, nie wiem, przedszkół, żłobków i tak dalej w całym państwie, tylko to są indywidualne przelewy, tak, transfery gotówkowe. Jeśli mówimy o innych obszarach i aspektach funkcjonowania tego państwa, to ja widzę dalszy jego demontaż, a nie budowę czegokolwiek lepszego. Więc no, pytanie jest kluczowe, jak tworzyć pozytywną tożsamość obywatelską, propaństwową, nie w oparciu o takie wykluczające i też partykularne idee. No, tak. Tutaj pojawiły się, też nawiązując do tego, co właśnie Jacek mówił, pojawiły się takie no, w tej dyskusji dwa wytrychy. Znaczy, jeden wytrych to jest taki wytrych przez elity, że gdzieś te elity są i elity odpowiadają. Natomiast drugi wytrych no, to jest jakby sama, no, sama zasadnicza treść tej dyskusji. Znaczy, my mówimy o państwie. Państwo to jest zbyt abstrakcyjne, nie? To jest zbyt prawne. A może tak naprawdę właśnie problem leży w społeczeństwie. Znaczy, może społeczeństwo się nie udało. Może źródłem tych wszystkich nie wiem, problemów, z którymi się mierzymy, jest zwykła ludzka chciwość, zawiść, to, że w Polsce nie było kapitału społecznego. No jak to wygląda? Czy to jest kwestia faktycznie państwowości i prawa, które przyzwala na tego typu praktyki? Czy może jest to kwestia no, nieudanego, złamanego społeczeństwa, któremu nie udało się stworzyć wspólnoty? I znowu poproszę panią Kali. To też jest wytrych. Znaczy, ja bym bardzo mocno obstawała przy tym, że musi być, jest coś nie tak z tym, że tak łatwo było narzucić tę narrację, prawda? Znaczy, muszą być w tle uwarunkowania kulturowe, które spowodowały, że tak łatwo dało się właśnie ustawić te wartości tak na zasadzie skrajnego egoizmu. Czyli że sukces polega na tym, że ja osiągam pewne rzeczy w życiu, jakby niezależnie od kosztów, a ci, którzy się nie udały, są po prostu słabsi i sami sobie na to zasłużyli, bo tak bardzo mocno upraszczając, ale gdzieś takie początki tego dyskursu skrajnego egoizmu to tak mniej więcej wygląda. Jeżeli jesteś w postpegierowskiej wsi, to nie jest to problem to, że nagle ktoś ci zwinął całą infrastrukturę, na której przez
od początku życia i że twoi rodzice uczyli się żyć, prawda? Tylko problemem jest, że sobie nie poradzili, że okazało się, że jesteś za słaby, żeby poradzić sobie w katolicyzmie, prawda? Znaczy, czyli to, że dało się nabyć taką narrację, to znaczy pokazuje, że gdzieś była potrzeba takiej, potrzeba tego typu narracji oraz, że nie było żadnej siły, która by pokazała na innego typu wartości, bo to ostatecznie gdzieś tak naprawdę sprowadza się do tego, do debaty o wartościach i o to, w co, że które wartości stoją wysoko w danym społeczeństwie. I to jest paradoks, że, jeszcze raz to powtórzę, że społeczeństwa, które są, mają znacznie dłuższe społeczeństwo, tradycje kapitalistyczne, takie, że wartości jak sprawiedliwość i równość potrafią stać bardzo wysoko. I jeszcze raz powołam się na przykład Anglii, prawda? Której to jest społeczeństwo, które ma o wiele więcej znamion klasowości niż społeczeństwo polskie. I ma znacznie wyższe nierówności, jeżeli chodzi o dochody. A jednak tam elity uniwersyteckie, prawda, potrafiły doprowadzić do wykształcenia całej szkoły myśli na temat równości i dlaczego ta równość jest ważna i potrafią to udowodnić. Znaczy, dlaczego ta równość jest ważna? I teraz jest przywrócenie, wydaje mi się, że od jakiegoś czasu widzimy, że jest próba przywrócenia w ogóle tego typu słów do dyskursu właśnie nie w sensie ośmieszającym. Tak? Znaczy, trzeba przywrócić język, bo my na razie nie mamy języka, czy wykształcamy z powrotem język, którym w ogóle można mówić o tego typu problemach. Właśnie, że, dlaczego to jest ważne? Tak? Czy kiedy mówimy o... dlaczego ważne jest to, żeby nie dało się wyrzucać ludzi na próbę? Czy były takie, jak Państwo spojrzycie w roczniki gazet sprzed kilkunastu lat, to się okazuje, że były argumenty całkiem poważnie podnoszone, że to wcale nie jest takie, dlaczego sobie nie poradzili, to jest ich problem. Że ja ostatnio mogłam obserwować taką debatę publiczną bardzo znanych osób na dużym kongresie ogólnopolskim, która dotyczyła zdrowia publicznego. I ta debata zaczęła się fantastycznie, ponieważ prowadzący debatę zdecydował się na niezwykle prowokujące pytanie otwarcie. Powiedział tak: proszę Państwa, to znajmniej tego grona specjalistów, to jest tytuł bardzo utytułowany. Proszę Państwa, zdrowie to jest kapitał społeczny, prawda, wszyscy się zgadzamy, zdrowie jest ważne, zdrowie publiczne jest ważne. Czy z punktu widzenia zdrowia publicznego jest sensowne, że wysoko wyspecjalizowany menadżer, którego praca jest tak ważna, że jego nieobecność oznacza w ciągu dnia kilkudziesięciotysięczne straty dla firmy, że on musi czekać w polskim systemie ochrony zdrowia w tej samej kolejce, co inni. Po prostu już się ucieszyłam, że to fajnie, to teraz to zaraz zacznie się debata. I proszę Państwa, nic, dętka. Nikt nie chciał odpowiadać na to pytanie, nikt nie przyszedł, to była bardzo fajnie postawiona, prowokująca, co inna teza, prawda? A zamiast tego było: a panie profesorze, no konstytucja, to się tak łatwo nie da zmienić, konstytucja może być prawda? To jest autentyk, tak? Znaczy z tego roku. I teraz na szczęście wydaje mi się, że taka debata nie mogłaby dotyczyć na przykład wypadków drogowych. To znaczy, że gdyby taka debata dotyczyła się tego, czy należy tak samo karać za spowodowanie popijanego wypadku drogowego przez bardzo ważnego menadżera, to jednak prawdopodobnie głosy sprzeciwu byłyby ostrzejsze. Ale w zdrowiu na przykład nie. Ale to po prostu pokazuje, że myśmy stracili język tak, jako wspólnota, że ludzie, którzy pewno prywatnie, gdyby z nimi porozmawiać, to by potrafili wypowiedzieć, dlaczego to nie jest dobre. Ja boją się właśnie powiedzieć, nie wiem, równość jest ważna, tak? Sprawiedliwość jest ważna. Musimy odbudować język, który możemy mówić o tym, że to jest ważne i dlaczego to jest ważne. Dziękuję. Proszę. To odpowiem na przykładzie też jednego przetargu przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo usług komunalnych i mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich, a raczej ta instytucja zdecydowała, że zrezygnuje z własnej obsługi sprzątającej m.in. klatki spółdzielni mieszkaniowych i zleci właśnie usługę w firmie zewnętrznej, że zredukuje zatrudnienie i po prostu mniej więcej
połowę mniej środków przeznaczy firmie na świadczenie tych samych usług. I po rozmowie z wiceprezesem tej spółdzielni, tego przedsiębiorstwa, okazało się, że same spółdzielnie mieszkaniowe wywierają presję na przedsiębiorstwo, żeby po prostu obniżać koszty zatrudnienia. A więc z jednej strony prezes zarabiał tam około 8-6 tysięcy i to wytykano właśnie tym elitom, że właśnie zarabiają tyle, a pracowników chcą outsourcować na 700 zł. Ale z drugiej strony też tutaj właśnie samo społeczeństwo zawiodło, gdyż muszą sobie mieszkańcy spółdzielni zdać sprawę z tego, że usługi właśnie kosztują, że umowy o pracę, że godne warunki zatrudnienia po prostu kosztują. A tam szantażowano wręcz właśnie to przedsiębiorstwo, że jeśli nie obniży kosztów, to skorzystając z usług prywatnej firmy, która zrobi to taniej. Więc społeczeństwo właśnie wymusiło tutaj to, żeby te stawki, ten outsourcing. Chociaż tutaj doszła też jeszcze inna kwestia, bo tam zatrudniła się w tym przedsiębiorstwie pani, która wcześniej pracowała w firmie sprzątającej i to właśnie na rzecz tej firmy miało zostać udzielone zamówienia, więc ta kwestia korupcji jest gdzieś tam istotna. Ale na pewno społeczeństwo właśnie powinno widzieć związek między kosztem usługi, a później podstawą zatrudnienia pracowników. I w tej firmie zewnętrznej pracownicy mieliby myć kartki schodowe zimną wodą, ponieważ to by było taniej. Oni pobierali tam prąd, właśnie ogrzewali tę wodę dotychczas z tych kratek, a właśnie w tej chwili skarżyli się na to po prostu mieszkańcy, że to jest za drogie. Więc no tutaj na pewno społeczeństwo zawodzi. I też ostatnio rozmawiałam z pracownikami, ochroniarzami prywatnego osiedla, prowadzonego osiedla i tam jest stawka minimalna omijana, czyli tutaj będziemy myśleć, co z tym zrobić, bo tutaj ochroniarze jakby no na razie to zostawię, tak? Oni na razie nie chcą tego poruszać, ale no tutaj też prawda właśnie te wrodzone osiedla, te podobnie jak spółdzielnie mieszkaniowe, no, muszą zdać sobie sprawę, że godne warunki zatrudnienia kosztują, prawda? Że w firmie zewnętrznej trzeba kalkulować w przetargu, w udzielaniu zamówienia, przemnożyć po prostu stawkę minimalną razy liczbę godzin, które tam mają być przepracowane i mamy sumę, którą po prostu społeczeństwo, ta społeczność musi przeznaczyć, a tak wielokrotnie właśnie nie było. Więc... Dziękuję bardzo. Tak, ja się zastanawiałem nad takimi właśnie przykładami obecnymi w debacie elitarnej, a w takim publicznym dyskursie szeroko pojętym, gdzie jednocześnie właśnie można wskazać ten przykład, że wskazać właśnie ten dowód na to, że nie da się rozwiązać tych problemów właśnie tylko myśląc o elitach. Podatki, dziura VAT-owska. To jest taka, wiecie, rzecz, którą wszyscy słyszą po prostu, że ci gangsterzy, słyszą, widzą w filmach i tak dalej, że ci gangsterzy przebrali się z dresów i oni teraz kręcą na VAT-ie i myślą, ale skurczybyki po prostu, kurde, no po prostu strasznie złodzieje w tej Warszawie po prostu jeżdżą tymi samochodami. No tylko, że tego problemu się nie da rozwiązać, tak w ogóle ludzie przyzwalać społecznie na to, że jak kupujesz od kogoś używany samochód, to facet do ciebie przychodzi z fakturą na pół ceny, nie? A to jest jakby w Polsce lokalnej standard, nie? Ja się ostatnio jak z tym spotkałem, to byłem w szoku, myślałem, że wiecie, tam CBA, Mariusz Kamiński, ludzie się boją takich rzeczy, bo tak oglądam te media, myślę, że się ludzie boją, że to nie mleczarz będzie pukał i tak dalej. Nie, normalnie po prostu jakby to się dzieje na standardzie dziennym i to jest powszechne, tak? Jakby ile można sobie narzekać na to, że praca się dostaje po znajomości, tylko że jakby pytanie jest, czy rzeczywiście ludzie powiedzieli, że nie, pracy nie należy dostawać po znajomości, pewnie by powiedzieli, że ale czy jakby
wzięliby pracę, to znajomy się, no na pewno by wzięli, tak? No bo też pewnie nie ma w tym nic złego, ale no też to jest element debaty, o który wprowadzać trzeba, tak? Jeżeli sobie, nie wiem, mamy taką sytuację, że w ciągu ostatnich paru lat jakby ruch odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci był jakimś takim istotnym elementem wzburzenia politycznego w kontrze do rządu. Najpierw to byli albanoscy i sześciolatki, teraz to jest ten ruch referendalny przeciwko likwidacji gimnazjów. No i to oczywiście jakby brzmi fajnie, że jakby jest to grono rodziców w jednym i drugim przypadku, którzy postanowili się zorganizować i właśnie wpływać na to społeczeństwo i pewnie bardzo duże poparcie jest dla jednego i dla drugiego ruchu, że to się robi gdzieś dalej. No ale z drugiej strony mamy takie problemy jak po prostu klasy, w których 60% dzieci nie chodzi na WF. Na przykład moim rodzice załatwiają lewe zwolnienia i jakby jest na to powszechne przyzwolenie, że się tak robi. I chyba nie było jakiejś wielkiej społecznej debaty nad tym problemem, że drodzy rodzice, jakby solidarność i wyzbywanie się egoizmu polega też na tym, żeby nie dawać złego przykładu innym dzieciom. Powiecie, że waszemu dziecku, bo jest, nie wiem, grube, bo ma kompleksy, bo coś tam chcecie pomóc, no ale to po prostu jest zły przykład, podejrzewam. Pewnie zaraz powracam. Więc myślę, że taki przykład wyrozumie. Jak się porozmawiamy o tym transporcie, o tym, że wszyscy narzekamy na ten brak transportu publicznego, to musimy sobie zdać sprawę, że jednak jeździmy tymi samochodami, jest to dla nas wygodne. Często jeździmy na trasach, na których jednak można by to zrobić komunikacją publiczną, czy jakąś po prostu komunikacją wspólną, nawet jeżeli ona jest prywatna, tego nie wybieramy, bo się trochę przyzwyczailiśmy, a trochę od tych naszych codziennych decyzji jakby obywatelsko-konsumenckich bardzo wiele zależy, więc wydaje mi się, że bez takiej bardzo głębokiej pracy u podstaw w tym wymiarze, pracy nad naszymi nawykami codziennego życia, naszymi nawykami konsumenckimi i tak dalej, no to będziemy mogli sobie prowadzić taką dyskusję bardzo, bardzo fajną, narzekać na to, że mamy problem z egoizmem i mamy jakiś fundamentalny zanik takiej właśnie solidarności wspólnotowej i w małych grupach, i w dużych grupach, i w narodzie i tak dalej, no to po prostu się to rzeczywiście musi zaczynać od takich bardzo drobnych rzeczy, których można by wymieniać bardzo dużo. To jest trudne, tak? No, najzwyczajniej w świecie musisz komuś powiedzieć, że jakby, no, to, że nie mamy liftu, to wynika z tego, że nie kupujesz gazety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby takie rzeczy, to brzmi absurdalnie, tak? To brzmi absurdalnie i ludzi to po prostu wkurza, ale też się da, tak? No, jakbyśmy sobie, jak zrobiliśmy tą aplikację Pola, to okazało się, że jednak jakiś taki impuls do ludzi pod tytułem, naprawdę to ma jakieś znaczenie, choć bardzo trudno sobie wyobrazić, że ta twoja decyzja pod tytułem kupię sobie batonika A czy batonika B, bo jeden producent płaci w Polsce podatki, a drugi nie płaci, to że to ma jakieś znaczenie. No okazało się, że jednak jest jakieś tam grono ludzi, na które jest teraz jest jakieś 400 tysięcy, czyli co setny Polak. To już nie jest takie byle co, natomiast no, to jest praca na bardzo długie lata. No i w tym sensie to na pewno będzie trudne. Dziękuję. Znaczy ten przykład z poszukiwaniem pracy myślę jest całkiem niezły, bo jeśli zapytacie się Polaków, jak funkcjonuje rynek pracy, no to oczywiście wszyscy powiedzą, że funkcjonuje tak, że się zdobywa pracę przez znajomości. A jak się zapytacie, jak byście chcieli, żeby funkcjonował, no to powiedzą, że powinny decydować rzeczy takie jak talent, dyplom, wykształcenie i tak dalej. Więc to jest system naczyń połączonych, podobnie z tymi samochodami, tak? No jakby ja to widzę na swoim podwórku, tak? Jako radnego, no że jeśli mam możliwość pojechać gdzieś samochodem i mogę zaparkować sobie za darmo w centrum miasta, bo nikt nie sprawdza parkometrów i opłata za parkometr jest wielokrotnie, za brak opłaty jest wielokrotnie mniejszy niż za brak biletu komunikacji publicznej, no to będę robić, tak? Więc jakby tutaj instytucje wpływają na ludzi i ludzie wpływają na instytucje. Ale ja mam wrażenie, że jednak dużo tego kapitału społecznego, a jeszcze jedna jeszcze uwaga socjologiczna, że jak się bada ten poziom kapitału społecznego przez to pytanie o zaufanie, no to jest niesamowite, że on 89 roku się nie zmienił, także że bogactwo, znaczy, że jesteśmy dużo bogatsze społeczeństwem, a poziom zaufania jest taki sam. Ja nie jestem specjalistą od tego, ale wydaje mi się, że jednak trochę tego kapitału społecznego jednak potraciliśmy po drodze i dużo tego kapitału zostało zniszczone. W 80 roku, jak strajkowali
stoczniowcy, no to oni mieli absolutnie prospołeczne postulaty, tak? Na początku lat 90. wiem, że też było bardzo, były silne ruchy ekologiczne, były silne ruchy anty... nie wiem, czy można nazwać proaborcyjne, ale jakieś prokobiece i to wszystko gdzieś wyparowało. Ja to widzę też na swoim podwórku jako pracy radnego, że kapitał społeczny jest po prostu niszczony i to często celowo. Władza rozgrywa jedne grupy na drugie, tak? Przykład reprywatyzacji jest tutaj absolutnie porażający, bo to państwo postawiło ludzi, którzy wykupili mieszkania, przeciwko tym ludziom, którzy nie wykupili mieszkań. Mam takie wspólnoty mieszkaniowe, gdzie ci ludzie, którzy wykupili mieszkania, traktują tych ludzi, którzy są lokatorów, którymi sami byli jeszcze parę lat temu, po prostu jak ich bydło. A są też oczywiście historie pozytywnej, inspirujące, gdzie udało się wytworzyć to poczucie wspólnoty, udało się ten kapitał jakoś wytworzyć czy obronić. Więc nie do końca twoje pytanie, nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, ale tak to wygląda. Na razie dziękuję wszystkim panelistom i zachęcam do pytań z sali. Czy są jakieś pytania? Tak. Dzisiaj może to troszeczkę, nie wiem, czy mi się uda prowadzić, może ja do mikrofonu. Jak mi się uda, to może troszeczkę nutkę optymizmu spróbuję, czy się uda wydobyć jeden z Państwa. Bo my mówimy no, o rzeczach tak naprawdę złych, no, bardzo, bardzo pesymistycznych, prawda? No, jest źle, zawiodło państwo, mamy problemy z kapitałem społecznym, z zaufaniem do instytucji i tak dalej. Natomiast jeśli chciałem zapytać, czy Państwo dostrzegają jakieś symptomy, choćby niewielkie, jakieś być może poprawy, bo wydaje mi się, że jednak może to jest naiwne czy myślenie życzeniowe z mojej strony. Ja mam wrażenie, że na troszeczkę od tego takiego topornego, antypaństwowego, antyspołecznego wzorca jednak i w debacie publicznej i w niektórych działaniach instytucjonalnych zaczynamy chyba troszeczkę odchodzić, bo na kilku takich przykładach to chyba dosyć dobrze widać, niezależnie jakie są takie motywacje, ukrócono jednak no, prywatyzację emerytur po prostu. Uważam, że to było realne wzmocnienie instytucji publicznych przez to, że po prostu z OFE pieniądze zabrano do systemu jednak publicznego, że ten taki no, złodziejski, niespotykany w cywilizowanym świecie system emerytalny został jednak troszeczkę ucywilizowany, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są te działania z kolei obecnego rządu dotyczące choćby jednak tych spraw przez lata zupełnie zaniedbanych, czyli spraw dotyczących stosunku pracy, regulacji kwestii płac, czyli stawek na przykład godzinowych na umowach śmieciowych, przyglądania się jednak umowom śmieciowym, zapowiedzią, że to być może będzie w ogóle poddane dużo większemu naciskowi państwowemu, publicznemu, inspekcji pracy i tak dalej. Więc mam takie wrażenie, może będę mówił może naiwne, że jednak ta najgorsza fala tego brutalnego myślenia antypaństwowego, antypublicznego, że może się troszeczkę cofa, ale wydaje mi się też, że z kolei też mamy chyba też nie najgorsze, mimo tych takich pesymistycznych wypowiedzi, tendencje też oddolne społeczne, bo samo choćby to czym się Jan zajmuje, czyli te kwestie, że jednak wielkomiejska klasa średnia zaczyna dostrzegać rzeczy typu smog, prawda? Coś, co kiedyś było zupełnie jakby poza debatą, no każdy uważał, że no można sobie zatruwać powietrze, prawda? I że to nie jest żaden problem, nie oczekujemy od nikogo rozwiązania tego problemu. Teraz jednak ludzie zaczynają na to zwracać uwagę, na takie kwestie jak przestrzeń publiczna, jak jej prywatyzacja, jak jej grodzenie, prawda, jak jej zawłaszczanie przez jakieś grupy interesu. To są też moim zdaniem rzeczy, które 10 lat temu, jak się wychodziło z takimi tezami, no to na człowieka patrzy jak na wariata w Polsce po prostu. Panie, co pan chcesz? Jest prywatne, każdy sobie radzi, kto jest zarady, to sobie radzi, kto sobie nie radzi, no to jest po prostu fermą życiową i nie ma się powodu nad nim pochylać, więc wydaje mi się, że się troszeczkę to zmieniło. Może poproszę o jakiś komentarz, może Państwo stwierdzicie, że miałem w obłowę po prostu.
Remi, który uprzedził takie pytanie, które ja miałem zadać na samym końcu, ale właśnie gadamy o tym, że co się w Polsce nie udało, ale czy właśnie, czy coś się udało Państwa zdaniem? To też bym poprosił po kolei. Ja się tylko zadaję wyłącznie do widzę. Ja tak, ja nie wierzę, że lemingi nas zbawią, tak? Znaczy, ja, to jest jedyna nadzieja, którą ja posiadam, czyli faktycznie ta, że ta nowa klasa średnia, że ona z tych pozycji jednak egoistycznych punkt, myślę, że ona nie robi tego jakoś specjalnie. Nie wiem, czy tam jest jakiś pomysł na to, na jakieś inne relacje społeczne, no ale tak jak mówisz, tak, jest mafiowa na punkcie zdrowia, więc zajmuje się smogiem. Chce żyć tak jak na zachodzie, ludzie żyją, mają kawiarnie, chodzą sobie spokojnie i tak dalej, żyją tym innym lifestyle'em niż w polskich miastach się przywykło żyć i chcą to mieć u siebie, tak. Ja badałem, do pewnego momentu badałem, co się dzieje w miasteczku Wilanów i to było dość inspirujące, tak? Znaczy, że ci ludzie walczyli o, jak powstało tam pierwsze stowarzyszenie, to oni zawalczyli o dwie rzeczy, o publiczną szkołę i o tramwaj. Nie o miejsca parkingowe, nie o, nie wiem o co innego, tylko chcieli mieć publiczną. I oni mają takie, nie wiem, takie mieszczańskie też podejście, że jak płacą te podatki, to mają prawo wymagać, tak? I że co, żeby państwo wywiązywało się z tego kontraktu, z którym oni go zawarli i rozumieją, że to państwo jest im potrzebne do tego, żeby realizować ich własne potrzeby i jest też po prostu skuteczniejsze w wielu wypadkach, jak chociażby w przypadku edukacji publicznej, która jest po prostu ciągle jest lepsza i ciągle jest o dziwo tańsza. Ja myślę, że nie wiem, czy to będzie odpowiedź na pytanie, co nie, na pewno bardzo dużym problemem jest to, że w ogóle w takiej dyskusji jest to, że w ogóle bardzo mało jest takich instytucji, które się udały, o których możemy powiedzieć z czystym sumieniem, że fajnie działają, jesteśmy z nich dumni, bo jednak pozytywne przykłady w życiu publicznym w ogóle w takim funkcjonowaniu ludzkiej wyobraźni są bardzo ważne i tutaj to, faktycznie ten problem jest bardzo istotny, nie wiem. O bibliotekach dzisiaj się mówi, rzeczywiście biblioteki są chyba taką rzeczą, które taką instytucją państwa i takim przyczółkiem państwa, który faktycznie jakoś funkcjonuje, który wydaje się, że jest właśnie w takiej zdrowej logice wydatków publicznych, z których można korzystać w sposób równy, mimo że teoretycznie jest to dobrem elitarnym. Można by powiedzieć, jeżeli sobie spojrzymy na to czytelnictwo, ale takich przykładów jest mało, powinniśmy takich przykładów szukać i o nich opowiadać, zastanawiać się też nad tym, dlaczego się udało i jak się udało. No powiedziałem o tych bibliotekach, to jest jeden przykład, który mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o takie instytucje publiczne, centralne, to myślę, że faktycznie jest ich bardzo mało. Nie wiem, z jednej strony chyba jest dość powszechny konsensus, że Najwyższa Izba Kontroli funkcjonuje jakoś tam i wypuszcza. Nie, może, nie zawsze zajmuje, się tym, co... Ale to pewnie, abstrahując od personaliów, może nie zawsze zajmuje się tym, co mam poczucie, że się powinna zajmować, ale no, jak już się czymś zajmuje, to zwykle robi wrażenie przynajmniej ciekawego i solidnie pogłębionego. Nie? No, jakieś takie już małe przyczółki typu, nie wiem, ośrodek studiów wschodnich, jak jakiś ośrodek intelektualny i tak dalej, ale to są drobiazgi. Są drobiazgi, natomiast no, trzeba ich szukać, jeżeli dorzucę jedno pytanie do Was ze swojej roli, coś takiego macie w głowie. Natomiast jeszcze dużo rzeczy chciałem powiedzieć. Dlatego dla tej zmiany, o której mówimy, no to kluczowe jest budowanie właśnie w miejscu tej kultury egoizmu, właśnie kultury odpowiedzialności. Natomiast to musi być trochę takie społeczne mikrotargetowanie, tak? W sensie jakby z jednej strony mówienie do elit o ich odpowiedzialności wynikającej z roli elity i tłumaczenie im od podstaw, że z tego, że są tymi elitami, wynikają ich zobowiązania, no nie wiem, wspierania organizacji obywatelskich, zaangażowania w życie publiczne, realnego, również jakby poza wielkimi miastami, tak? Zaangażowania się to jest jakby rzecz jedna. No, ta dobroczynność polskiej klasy średniej to jest chyba rzecz, z którą cały czas mamy duży problem, tak? Nie ma tego przekonania wśród jej przedstawicieli tego właśnie pokoleniowego awansu, najpierw perelowskiego, ale tego, który się już dorobił na transformacji, że to jest istotne. Pamiętam swego czasu spotkanie, naprawdę z 100-tysięcznego grudziądza, realnie 90-tysięcznego,
I pamiętam spotkanie z fantastycznym biznesmenem stamtąd, z którym rozmawiałem o jakiejś formie zaangażowania, takim konserwatywnym, który zupełnie na poważnie, w fazie bardzo majątnej, powiedział, że on się czuje spełniony, jeśli chodzi o jego zaangażowanie, bo kupuje wszystkie prawicowe gazety, ale ich nie czyta, bo wie, że tam nie ma co czytać, ale robi to w geście właśnie takiej politycznej solidarności. To nie polegało na tym, że ja mam do niego jakiś oto żal, albo że sobie pomyślałem, że w tym jest coś, że w tym jest coś nie halo, tylko to, że nikt mu nigdy nie powiedział, że trochę więcej można oczekiwać od ludzi, którym na czymś zależy, bo facetowi zależy, nie? To, żeby nie było wątpliwości. To rzecz jedna, no ale to z jednej strony elita, z drugiej strony też nie wiem, czy coś się wydarzyło. Natomiast kolejnym takim jakby no, rezerwuarem tej solidarności i odpowiedzialności jest na pewno Kościół w Polsce, który cały czas ma jakiś rząd dusz, jeżeli sobie na przykład tak spojrzymy z innej zupełnie perspektywy, takiej edukacyjnej, na przykład na działania Kościoła w sprawie uchodźców i nawet na taki program jak Rodzina Rodzinie, to on jakby pewnie dla wielu osób, które by oczekiwały po prostu bardzo aktywnych działań politycznych na rzecz przyjmowania uchodźców w Polsce, mimo że jest program skierowany tam, to on wykonuje ogromną pracę edukacyjną, bo tylko przypominania co miesiąc ludziom w kościele, puszkami pod kościołem, o tym, że jednak to są ludzie, za których powinniśmy czuć odpowiedzialność. Jeżeli problem z uchodźcami wynika stąd, że Polacy się nie czują, nie poczuwają do jakiejkolwiek z nimi solidarności, to Kościół nad tym z miesiąca na miesiąc na przykład pracuje. Tak jak powiedziałem o dwóch przykładach, ale dla różnych grup, o różnym etosie i różnych emocjach po prostu należałoby szukać takich przykładów. Przez lata w zamówieniach publicznych ta klauzula pracownicza, czyli możliwość wymaganie od firm zatrudniania pracowników na umowach o pracę, to było tylko możliwością i no, przez lata walk związków zawodowych, również z pracodawcami, którzy chcieli uczciwej konkurencji, nie udało się jakoś tej klauzuli pracowniczej wzmocnić. A w ubiegłym roku, no już do takiej bardzo dobrej zmiany naprawdę w zamówieniach publicznych doszło i teraz proporcje umów śmieciowych, a umów o pracę po prostu się odwracają. Kiedyś to było 90, prawda, do 10%, a teraz to jest po prostu odwrotna proporcja, więc naprawdę bardzo pozytywna zmiana. Jeśli chodzi o stawkę minimalną, to też przez lata ludzie zarabiali 5 zł, 4 zł, 3 zł za godzinę, a więc teraz osoba, która otrzymuje za godzinę 10 zł, dla niej to jest ogromny skok, to jest coś po prostu, chyba kto tego nie przeżył, to nie zdaje sobie z tego sprawy, ale ludzie, którzy pracowali 500 godzin, teraz pracują po prostu tych godzin połowę mniej. Tak, mają więcej czasu dla rodziny, dla znajomych, więc to jest też naprawdę bardzo, bardzo pozytywna zmiana. Ta stawka jest omijana, tak jak będzie omijany, prawda, każdy jakiś przepis pracowniczy, tak mi się wydaje, ale najważniejsze, że była taka wola polityczna, że zasadą jest klauzula pracownicza właśnie w zamówieniach i ta minimalna stawka. Chociaż nigdy wcześniej nie spotkałaśmy się z tak niską stawką jak w tym roku, to znaczy 19 zł w pracowników folwarków Opolu i Urząd Miasta zlecił po firmie zewnętrznej, także raczej no, były niższe stawki, po prostu jak nie wypłacano pracownikom wynagrodzeń, to było zero, prawda? Ale po raz pierwszy spotkałam się z tak niską stawką, ale to jest też przypadek marginalny i jednak tutaj widać, że państwo po prostu musi być bardziej spójne. Jest wola, żeby były w zamówieniach publicznych umowy o pracę, a jednak instytucja sama przeznaczyła na usługę 6 tysięcy, a przy przemnożeniu stawki minimalnej razy liczbę godzin wyszło 12 tysięcy.
więc tutaj instytucja zawiodła, więc w tych instytucjach są jeszcze takie właśnie schematy działania z poprzednich lat, ale instytucje muszą się po prostu przystosować do tych realiów. I ja to bardzo pozytywnie oceniam. Te dwie zmiany naprawdę obracają proporcje i skali umów śmieciowych i również właśnie jak kiedyś 90-80% to były stawki poniżej 10 zł za godzinę w zamówieniach publicznych, to teraz to jest też odwrotna proporcja. I jeszcze pozytywne w społeczeństwie jest to, że właśnie w przypadku tego folwarku to reakcja była wspaniała po prostu społeczeństwa, protesty, podpisywanie się pod petycją zorganizowaną przez Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych. I właśnie społeczeństwo potrafi bardzo pięknie reagować na takie przejawy krzywdy, tylko właśnie w przypadkach, gdy to dotyczy bezpośrednio społeczności, to te właśnie relacje wyglądają inaczej, prawda? Jeśli to nie dotyczyło nas, ten folwark, to jesteśmy oburzeni. A gdybyśmy my sami mieli właśnie przeznaczyć jako wspólnota, właśnie mała, prawda, spółdzielnia na świadczenie tej usługi pewną kwotę, to już te reakcje byłyby może inne. Ale i tak to jest bardzo pozytywne, że takie stawki spotykają się z naprawdę społecznym, wielkim protestem. Ironicznie nas powiedzieć, że dobrze, że tych pracowników, które nie wypłacono, nie obciążono jeszcze kosztami ZUS-u, tak? Ironizując. Natomiast to, co się też na przykład wydaje mi się, że coraz bardziej udaje, to jednak kwestia oddolnej organizacji, co widać na przykład przy wzroście organizacji pozarządowych, a także takich grup całkiem nieformalnych. To bardzo wyraźnie widać, że one są, że jest ich coraz więcej, są coraz silniejsze. I też wydaje mi się, że te podziały, które były w tym pokoleniu, o którym wspomniałem też wcześniej, że one są jednak trochę jakby mniej drastyczne w pokoleniach niższych i że coraz bardziej udaje się współpraca. To znaczy, że ta bardzo niska kultura współpracy, która powodowała, że niezgoda na jakiś jeden element światopoglądowy powodowała, że środowiska w ogóle ze sobą już nie rozmawiały, że to się zmienia, że jest już możliwość porozumiewania się co do konkretnych spraw ponad podziałami światopoglądowymi w młodszych pokoleniach. To wydaje mi się, że jest niezwykle pozytywne. I tutaj dużo mówiliśmy o tej roli też takiej państwa jako pewnego regulatora, który narzuca pewne formy, prawda? Mamy opłatę za parkowanie i w ten sposób zmuszamy poprzez pewną ekonomię behawioralną do tego, żeby zostawić samochód i pojechać do pracy tramwajem. Jako wielki fan kolei mazowieckich stwierdzam, że jest to bardzo fajne, może przeczytać książkę. Ale żeby to zadziałało na ekonomię behawioralną, to musi być też na to zgoda społeczna. Znaczy, jeżeli mamy takie postawy, że no to w takim razie ja odłożę i zaparkuję, bo muszę pojechać swoim samochodem, to tego typu rzeczy nie działają. Czyli istotna jest to praca państwa nad świadomością, czy instytucji państwowych, bo również organizacji pozarządowych, które są tego świadome, ale wydaje mi się, że to jest niemożliwe bez jednak zaangażowania instytucji państwowych tego typu zmiana, na tym, żeby pewne zachowania stawały się cool, prawda? Czyli na przykład popatrzmy się na zakaz palenia papierosów. Znaczy, można zakazać palenia papierosów w miejscach publicznych, a i tak wszyscy, proszę Państwa, palą na przystankach, prawda? Znaczy, rozporządzenie sklepikowe, które wprowadził minister zdrowia zakazujące niezdrowej żywności, spotkało się z protestami społecznymi, prawda? Każdy ma prawo do zjedzenia wielu tłustych batoników i nikt nam tego nie zabierze, prawda? I czyli jeżeli wprowadzamy jakieś regulacje, które nie mają przyzwolenia społecznego, to one po prostu nie zadziałają, jest budzą opór. W związku z tym jest gdzieś ta olbrzymia potrzeba do kształtowania tych pozytywnych postaw, żeby odpowiedzialność stała się cool. I na przykład tak, są takie bardzo fajne badania nad kryzysem zużycia wody w stanie Kalifornia, które właśnie pokazały, że samo podwyższenie opłaty za wodę wcale nie powodowało zmniejszenia
podawania prawników, tak? Znaczy, bo to kryzys był tak duży, on zrobił po prostu czerpanie się zasobów. I że potrzebna była taka pozytywna praca, żeby pokazać, że ten, kto podlewa prawnik, to tak naprawdę działa przeciwko nam, a ten, kto powstrzymuje się od podlewania prawnika, jest fajny, tak? I to działa mocniej, tak? Znaczy pojawia się presja społeczna, czyli tak, nie robię tego, jestem częścią tej społeczności, to jest pozytywne, że ja nie zużywam niepotrzebnie wody po to, żeby mieć ładny trawnik. I ja pamiętam takie gorące lato, w którym odwiedziłam Uniwersytet Cambridge i stwierdziłam, że coś mi na nim absolutnie nie pasuje. To jest cholera, coś się nie zgadza, wszystko wygląda inaczej. Powiedziałam, to przecież te słynne trawniki są wszystkie żółte. Te wszystkie trawniki w koleżach są żółte. No właśnie dlaczego? Dlatego, że kwestia zużycia, zbytniego zużycia wody, prawda, jest tak profilowana społecznie, że nikt się nie odważy podać nawet stuletniego trawnika, prawda, no bo będzie to będzie oznaczało, że się wyłamuje, że robi coś przeciwko nam wszystkim. I tworzenie takich postaw dopiero pozwala na wprowadzenie jakichś regulacji. Bo państwo tylko nadzoruje i kara, znaczy to. Że to będzie właśnie budzić ten sprzeciw i wzrost zachowania państwowych. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Dobra, ja mam takie pytanie, może trochę zaczepne w kontekście tej dyskusji. Myślę, że głównie do pana Kunowskiego, przepraszam, Miesięcka, ale też do pana Łapińskiego, bo ja się zgadzam z tym, co padło w pewnym momencie, że ten temat elit jest tematem wytrychy. Ja bym się chciała spytać, kim są te elity, które są cały czas wymieniane, bo możemy dość intuicyjnie do nich podejść jako elity polityczne, a zatem 25 lat, ale dla mnie te elity, ta diagnoza, że elity są winne, jest szersza i sięga innych środowisk, ale też według wszelkich standardów osoby, dajmy na to, z małego miasteczka, piątka osób z wyższym wykształceniem, z ważnych instytucji, publicystów, aktywistów, to są elity. I ten dialog o tym, że elity są winne, zawsze się pojawia właśnie na tego typu spotkaniach, gdzie spotkają się ludzie, którzy według wszelkich definicji należą do tych elit. I te elity, o których cały czas mówimy, to są też aktywiści z organizacji na rzecz mniejszości, na rzecz praw kobiet, osoby na uniwersytetach, doktoranci i adiunkci na średnich pensjach, są też wszystko elity. I oni też funkcjonują w tym społeczeństwie i to w dalszym ciągu oni są też wpisani w tą narrację tej wielkiej winie. Intuicyjnie ja też się poniekąd zgadzam z tym, że gdzieś te elity zawiodły, na którymś etapie i nie do końca też sama wiem, kim są te elity w tym układzie, ale można by też potraktować to, że mówimy na przykład o ludziach kultury. Mówimy o reżyserach czy filmowcach, którzy zawiedli na tej płaszczyźnie społecznej. I dla mnie to, gdzie oni zawiedli, to jest brak jakiegoś aktywizmu politycznego i zaangażowania w ważne kwestie. Tylko że niestety w naszym społeczeństwie i przy naszym braku zaufania do jakiejkolwiek działalności politycznej, w momencie, w którym oni się zaangażują, moim zdaniem oni w większej społecznej percepcji tracą status elity. Stracą ten jakby obiektywizm i całe wykształcenie, doświadczenie, które idzie za danym stanowiskiem, za danym doświadczeniem w dziedzinie, od razu jest umniejszany w momencie, w którym oni wejdą w politykę w jakikolwiek znaczeniu, nawet nie w momencie, że zostają posłem, ale dajmy przykład Agnieszki Holland, która nie może powiedzieć, że do niej nie należy, ale w momencie, w którym idzie do tego studia i opowiada się po jakiejś stronie, już poniekąd różne grupy wykluczają ją z tej definicji elity, bo się zaangażowała politycznie. I to jakby stoimy trochę przed takim pytaniem, że te elity, które zawiodły, kimkolwiek one są, czy jakby jak one mają to naprawić? Mają się zaangażować i wtedy czy jest jedna strona, czy jeśli się zaangażują pluralistycznie, to będzie dobrze, będzie źle? Tak, oddaję tę dyskusję. Dla nich było kierowane w pierwszej kolejności do Piotra Trudnowskiego, także... Dobra, proszę. Nie mam, myślałem o to sobie rano w pociągu. Nie mam żadnej wątpliwości, że takie grono na takiej sali, które w ogóle przychodzi na tego typu imienia, dyskusje i tak dalej, to jest grono, które się powinno nazywać elitą. I pewnie to też w ogóle moglibyśmy się pobawić taką właśnie próbę
dzielenia sobie też w ogóle tej właśnie różnie rozumianej elit na tą, która pewnie jest ta wielkowiejska troszkę bardziej dzisiaj zaangażowana i ta lokalna, która pewnie ma często mniejsze ku temu możliwości, ale no jakby miał jakby oczywiście wąsko, w tym wąskim rozumieniu to oczywiście właśnie różnego, no osoby publiczne wszelkiej maści, czyli jeżeli uznamy za osobę publiczną szefową lokalnego koła Caritasu, no to też w tym sensie to definiował, ale no te elity to są, no tak dość klasycznie bym je rozumiał w Polsce, czyli no nauczyciele, lekarze, ksiądz, dyrektorzy instytucji publicznych w małym miasteczku i tak dalej, i tak dalej. W sensie jakby, jeśli mówię szeroko o elitach, to nie mówię o elitach politycznych, elitach warszawskich, elitach życia, życia takiego politycznego, nie, no, tylko osoby, które rzeczywiście odniosły jakiś tam istotny awans, bądź to społeczny. Są jednak, wydaje mi się, że cały czas tak jest, że nauczycieli w mieście, w małym miasteczku się traktuje jako ludzie, których się powinno trochę więcej wymagać. Czasami nauczyciele się tak, nie chcę tutaj jako nauczycieli jakoś skrzywdzić, nie, ale czy oni sami się tak traktują, to nie wiem. Ja jestem z rodziny lekarskiej, moi rodzice są lekarzami i jak sobie patrzę na takie właśnie grudziąckie środowisko lekarskie, to nie mam wrażenia, że to są ludzie, którzy uważają, że z racji ich wysokiego statusu społecznego i zawodowego wynikają jakieś większe obowiązki w stosunku do wspólnoty, w której funkcjonują. Nie? Jakby, nie wiem, czy to jest jakby świadomy wybór, że nie będą tego dostrzegali, czy nikt tego dobrze nie wytłumaczył. Pewnie trzeba próbować to robić, nawet jeżeli podjęli świadomy wybór. Natomiast jakby tutaj ten problem wydaje mi się, że realnie jest. Co do tej drugiej części pytania czy wypowiedzi, to jest tutaj to jest w ogóle clue, to podstawowym moim zdaniem wyzwaniem w przezwyciężaniu tego sporu i problemu jest odczarowywanie polityczności, tak? Odczarowywanie polityczności jako czegoś pozytywnego. Ja od jakiegoś czasu stosuję właśnie na sobie taki eksperyment, że jak ludzie mnie pytają, co robię, albo muszę gdzieś napisać, co robię, to piszę o tym, że się zajmuję polityką. Czekam na ten moment, kiedy moja mama to gdzieś przeczyta i dostanie zawału. W sensie, nie może, ale po prostu wyobrażam sobie, jak to jest dla wielu osób odrzucające, że ktoś, kto zajmuje się. My przez lata sobie mówili, że jesteśmy społecznikami, prowadzimy pracę obywatelską, działamy w sektorze pozarządowym i opowiadaliśmy po prostu ludziom jakieś niestworzone historie wokół tego, że robimy jakieś dziwne rzeczy, kiedy realnie zajmujemy się polityką i chcemy się zajmować polityką. Co więcej, co do zasady rozumiemy tę politykę tak, jak ją rozumieć należy. Jeżeli się sami tego wstydzimy, no to trudno, żeby ludzie zaczęli na nas patrzeć przez inny pryzmat. Więc tutaj się zgadzam w 100%, że to zaangażowanie jest konieczne i powinno być odczarowywane. I wszelkiej maści zaangażowania publiczne powinny być mimo wszystko dostrzegane ich pozytywne strony. Tak? No to jest jakby ten klasyczny przykład Ludu Smoleńskiego i klubów Gazety Polskiej z jednej i Ludu Kodowskiego z drugiej strony. To znaczy jakby można sobie, spotykając te manifestacje, słysząc ich hasła, różne rzeczy mówić, ale w pierwszym zdaniu należy powiedzieć, kurde, dobrze, że ci ludzie wyszli. No, po prostu. Bez względu na to, jaka emocja nimi kierowała i to samo się tyczy Marszu Niepodległości i wszystkiego innego, co byśmy sobie wymyślili. To, że im się chce wyrażać jakiekolwiek emocje polityczne, to już jest bardzo duży krok do przodu. Jeszcze jakieś pytania? Ale jasne, oczywiście, proszę bardzo. W tych instytucjach przeze mnie badanych, to tak jak podałam przykład rektora w Lublinie, to tam na przykład powstał taki związek zawodowy profesorów. On powstał na kilka miesięcy dosłownie tylko do tego celu, żeby wesprzeć rektora w jego planach, żeby udzieliliśmy takiego organizacyjnego wsparcia. I właśnie ten rektor z tym związkiem zawodowym profesorów, to w tej instytucji to była taka elita. Tam doktoranci, studenci, pracownicy niższych szczebli podpisywali się pod petycją przeciwko tym planom. Ale w instytucjach elitą jest prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, który również pozostawił własne panie sprzątające na umowach o pracę w swoim gabinecie, wojewoda w Szczecinie, który również pozostawił właśnie swoje pracownice na umowach o pracę, a wszystkie pozostałe obiekty są obsługiwane przez firmę zewnętrzną. A więc no, ja dostrzegam taki proces właśnie tworzenia się takich elit, a z drugiej strony przez lata
tworzyła się grupa ludzi całkowicie z tego systemu wykluczonych, prawda? Tak, wręcz pracownicy, którzy ochraniali, sprzątali sąd, pracowali na czarno, nie było ich stać na prawnika później, jak nie zostały im wypłacone wynagrodzenia. Czy pani, która sprzątała szpital, na czarno pracowała, nie mogła w razie choroby, prawda, skorzystać z tego systemu, który swoją pracą podtrzymywała, a wręcz chora przychodziła do pracy, bo obawiała się o jej utratę. I pracownik ZUS-u, który pracował na dwóch umowach cywilnoprawnych i tylko od pierwszej były odprowadzane składki emerytalne, więc groszowe bardzo, czyli jego wysokość jego emerytury może być zagrożona, bardzo niska. Więc no, ja dostrzegałam właśnie tak z jednej strony, prawda, tworzenie się takich elit i tych ludzi tak skrajnie wykluczonych z tego systemu. Ja mam tylko jedną adwokat, w sensie i to jest absolutnie. Paweł, który pani mówi, jest absolutnie zgadzam, przy czym dodałabym do tego też, że mówiliśmy wcześniej, że lekarze kwalifikują się do elit w swoim pojęciu, czy rezydenci pracujący za 1400 zł w szpitalach, dalszy ciąg są elitą. Albo kiedy ją, mając to doświadczenie, później zarabiając więcej, przestają mieć tą świadomość tej zmienności. Oczywiście jakby ten problem rezydentów to jest osobny problem, natomiast co do zasady, jak ja przynajmniej to właśnie swoje podwórko pamiętam i ludzi, którzy ode mnie ze szkoły, z mojego pokolenia w ogóle mieli taką aspirację jak studia medyczne, to tak, oni byli elitą z domu. Po prostu byli elitą z domu, bo bez korepetycji i paru innych rzeczy najzwyczajniej w świecie w ogóle by nie aspirowali do zostania lekarzami. I jakby to, że oni dzisiaj tymi rezydentami są i tak dalej, też są często lekarskie dzieci, nie? Jakby to, że im się na danym etapie życia jakoś tam nie najlepiej układa, to ich nie zwalnia z odpowiedzialności za wspólnotę i za kapitał kulturowy, który sam osiągnięciem tego zawodu i perspektywami, które mimo wszystko przed sobą mają, no w ogromnym stopniu korzystały z uprzywilejowanej pozycji. To jakby to nie jest nic złośliwego, to co teraz mówię. Tylko że wydaje mi się, że tak jest. Maria sprostuje, bo się zmieniło, jeśli chodzi o te osoby aspirujące do studiowania. No i chciałam tylko dodać, że problem rezydentów wcale nie jest polski. To jest kwestia ścieżki awansu w zawodzie medycznym i w tym czasie, kiedy w Polsce, w Warszawie, choć rezydenci mieli swoje manifestacje, jednocześnie były bardzo podobne manifestacje w Londynie. Prawda? Więc co pokazuje, że jest jakiś problem w ogóle awansu w środowisku, który się wytworzył wcale nie tylko w Polsce, ale też w krajach Europy. Ale tutaj chciałam też, tak bardzo mi było, co Piotr powiedział, że być może problem jest taki, że elity polskie nie chcą się czuć elitami. Tak? Że ponieważ bycie elitą oznacza nie tylko przywileje, ale obowiązki. Czasami w siebie. Zawsze to oznaczało, prawda? Że nawet w społeczeństwach feudalnych oznaczało, że pewien rodzaj obowiązku wobec swoich poddanych i być może mówię, to, że właśnie odżegnywanie się od bycia elitą, prawda? No nie my jesteśmy elitą, elitą są inni, prawda? No to jest też kwestia zrzucania odpowiedzialności, czy nie będzie wzięcia na siebie odpowiedzialności po prostu za tych, którzy są w trudniejszej sytuacji, czy są w sytuacji mniej uprzywilejowane. I to jest właśnie ta kwestia tego, że odpowiedzialność w Polsce nie jest kult, ja to powiem, nie jest kult, prawda? Nie jest postrzegana powszechnie jako coś fajnego i pozytywnego, a to jest klucz, tak? Znaczy, to jest klucz do większej spójności społecznej. Czy elity w Indiach, na górnej kaście, też nie czują się odpowiedzialne za inne kasty dolne i nie przeszkadza im to być elitami. Więc w Polsce oczywiście bardzo często się mówi, nie ma elit, wszystkie zginęły w Katyniu albo powstaniu, co też jest moim zdaniem też jest ciekawe, bo też pokazuje jakby jakiś tutaj wzorzec kulturowy, ale ja tutaj wrócę. No, moim zdaniem elity są jasno są zdefiniowane w Polsce. Elity nie w Polsce, elity coś dość wyjątkowe może, ale nie są związane z kapitałem finansowym, ekonomicznym, tylko są związane z kapitałem społecznym i kulturowym. Kapitał społeczny i kulturowy jest przekazywany rodzinnie, środowiskowo itd., itd. To, co słyszymy cały czas o salonie, tak, i lewica ma, znaczy głównie prawica ma teraz obsesję na punkcie salonu, ale atakuje za to, że lewica tworzy salon, prawda, i nie dopuszcza innych do tego stołu czy koryta, tak. Teraz sami tworzą salon dokładnie w ten sam sposób. To jest ten, więc ja wracam znowu. To jest, w Polsce elitami są ewidentnie elity kulturowe,
elity inteligenckie, które mają swój rodowód jasny, historyczny, który bierze się z awansu, znaczy z awansu, z migracji po prostu części szlachty do miast w XIX wieku. I te elity, nic nie zrozumiały z tego, co się wydarzyło przez 150 lat w Polsce, zawsze były, prawda, kiedyś jeszcze była arystokracja, wielka burżuazja, która została wykoszona z powodów historycznych i została ta inteligencja, taka ani mieszczaństwo, ani trochę szlachta, coś pomiędzy. I oczywiście ta inteligencja wytwarzała pewne rzeczy, pewne etos, mówiła o etosie inteligenckim, prawda, mówiła o, nie wiem, i tak legitymizowała swoją aspirację do władzy. Ale jak spojrzymy sobie na polski parlament, to tam są tylko lekarze, tam są tylko ludzie związani właśnie z zawodami, nie wiem, akademickimi i tak dalej, historycy, nie wiem, Andrzej Duda jest historykiem, tak? Nie, kim jest Andrzej, prawnikiem jest Andrzej Duda, tak, typowo inteligenckie zawody, a biznesmenów jakoś nie ma. Był jeden Janusz Palikot, ale on od razu, jak dostał się do Sejmu, to zrozumiał, że nie może być tutaj na robić karierę będąc biznesmenem, tylko musi się zasymilować do kultury panującej i musiał zapuścić brodę i wszystkim opowiadać na prawo i lewo, że ma doktorat i czyta mrożkę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Są. Dobra. Proszę bardzo. Może nie tyle pytanie, ale taki komentarz i w zasadzie bardziej wyraz pewnego oburzenia. Mianowicie głos stawiający na równi z zachwytem, że wzrasta aktywność społeczna i wyrażanie swoich emocji w kontekście Marszu Niepodległości, no nie można stawiać takiego znaku równości, mówiąc o spędzie zionących nienawiścią neofaszystów i kiboli. No, przy moim totalnym braku sympatii zarówno do KOD-u, jak i do rodziny smoleńskiej, tu jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować aktywność polityczną i tą aktywność taką zewnętrzną, uliczną. Natomiast nie w przypadku Marszu Niepodległości, gdzie to jest po prostu ruch, który powinien być zdecydowanie potępiany i nie możemy tego uprawomocniać właśnie stawiając na równi z innymi ruchami społecznymi i aktywnością. Dziękuję. Mówię jedno zdanie, tylko nie chcąc wchodzić w dyskusję o Marszu Niepodległości, myślę, że na takim poziomie właśnie tego braku klejenia się w Polsce pomiędzy różnymi światami, to ja po prostu dzisiaj, abstrahując od tego, że byłem na tych Marszach Niepodległości, widziałem je rzeczywiście, jakby też nie zgadzam się na to, żeby je sprowadzać tylko do tego najbardziej widocznego wymiaru, ale też wydaje mi się, że przy takim poziomie erozji więzi społecznych każdy nowy platform jest w Polsce dzisiaj szkodliwy. I mówię to szeroko i powszechnie i zawsze też kolegów z lewicy wzywam do tego, żeby sobie nową platformę odpuścili, bo jesteśmy w takim momencie, kiedy to nic nie da, może tylko pogorszyć sytuację, bo jak przestaniemy ze sobą gadać nawet ze skrajnych pozycji, to będzie naprawdę źle. No to tyle moje stanowisko. Ja mam tylko komentarz, to trochę nie rozumiem. Mam dzisiaj słowa dotycząca roli elit, do czego to się sprowadza, ponieważ mi się wydaje, że mamy tutaj terminologiczne zamieszanie. Przede wszystkim ja jestem socjologiem, to do takich bardziej precyzyjnych określeń i to, o czym mówimy, o tej braku odpowiedzialności z kontekstu, to ja rozumiem, że chodzi o jakieś klasy uprzywilejowane, ponieważ elity to są grupy społeczne, które decydują w pewnych dziedzinach albo społecznościach o kształcie tych społeczności, czy o kierunku ich rozwoju, czy o innych rzeczach. To są to, co się mówi, przepraszam za angielski, o decision makers. Musimy do mikrofonu. Natomiast tutaj ewidentnie, jeżeli chodzi o te przykłady o lekarzach na przykład, czy nauczycielach, to są osoby, które można zaliczyć do białych kołnierzyków, do klasy średniej, powiedzmy do osób, które kiedyś byśmy odnieśli do inteligencji. I ta aluzja o polskiej szklasie migrującej do miast. To jest też aluzja, która określa ich jako inteligencję o proweniencji szlacheckiej spauperyzowanej. A jeżeli chodzi o księdza czy dyrektora szkoły we wsi, to jest oczywiście on przedstawicielem elity, ale lokalnej. Natomiast żal dotyczy elit gdzieś tam, które są umiejscowione w mieście dużym, w Warszawie. Warszawka to jest ten klub. Ewa Kopacz, lekarka z Podradomia. Tak, powiedzmy. To jest może właśnie błąd
dlaczego mamy pretensje do elit w Warszawie, no właśnie, to zależy, nie, czego to dotyczy. Tak. Jeżeli dotyczy wodociągów, smogów, to jest to po prostu błędny adres. Ale jeżeli chodzi o ogólne rzeczy, no to nawet ci, których zaliczamy do salonu, to nie są to elity stricte, ponieważ elity można wyodrębnić różne. Są elity intelektualne, polityczne, gospodarcze. One mają różne funkcje i są względnie od siebie niezależne. Także to jest taka uwaga socjologiczna, przepraszam. Dziękuję bardzo. Czasu. Nie zgodzę się, bo pytanie jest, jaka jest aspiracja, trzeba podpytać się, jaka jest aspiracja przeciętnego Polaka, tak? Czy kim przeciętny Polak chciałby być? To jest oczywiście generalizacja totalna, którą teraz uprawiam, ale i tak. Znaczy to, on chciałby mieć dom na wsi, mieć kolumny przed tym domem z przodu, jeździć SUV-em prawda, najlepiej mieć jeszcze pochodzenie herbowe, tak? I udowadniać, że jest ze szlachty, nie? Więc mi się wydaje, że właśnie takie mówienie właśnie, że nie ma, że są różne elity, że właściwie nie wiadomo co i tak dalej, to jest dość charakterystyczne i właśnie ukrywa tą prawdziwą pozycję, którą zajmuje polska inteligencja. Polska inteligencja jest moim zdaniem największym problemem tego kraju, tak jak my tu siedzimy, że jesteśmy z inteligencją i my jesteśmy problemem tego kraju. No. Jeżeli odpowiedź, to bardzo proszę krótko. Teraz odpowiem trochę jako filozof, chociaż nim nie jest. Chyba tutaj mamy zamieszanie, bo czyli coraz większe, czyli porządek epistemologiczny z ontologicznym mieszamy. I tutaj nie może być jakiejś zgody. Jeszcze mamy jedno pytanie. To będzie ostatnie pytanie. Dziękuję za dyskusję. Chciałam na koniec może spróbować przenieść się troszeczkę z teorii na praktykę. To znaczy ustaliliśmy diagnozę, diagnoz, natomiast się staram też wypuszczyć jakieś rozwiązania, przynajmniej znaczy systemowych chyba nie było, była próba promowania pojęcia odpowiedzialności jako czegoś, co jest cool, mikrotardyk i taka praca u podstaw. A jeżeli bym jeszcze mogła prosić o rundę właśnie ewentualnych pomysłów na to, co możemy robić albo lokalnie, albo systemowo. Maria. Stare powiedzenie, nie palcie komitetów, zakładajcie własne, tak? Znaczy, nie ma innej drogi niż aktywność, tak? Znaczy, że nie można stworzyć siły społecznej, która doprowadza do zmiany, nie podejmując aktywności, prawda? I to jest kwestia, tutaj też bardzo mi się podobało taki moment, w którym pani, zadając pytanie, zwróciła uwagę na to, że osoby, które zaczynają się angażować społecznie czy politycznie, to spotykają się z oporem, prawda? Czy zaczynają spotykać je, są zaszplakowane do określonej grupy, prawda? Przestają cieszyć się taką pozycją neutralności. I tutaj tym chciałabym nawiązać, ponieważ wydaje mi się, że to przywiązanie do pozycji neutralności jest jednym z przekleństw naszego życia społecznego. Dlaczego? Dlaczego uważamy, że bycie neutralnym, mało wyrazistym, obrotowym na wszystkie strony jest dobre? Nie, no właśnie bardzo dobrze są podziały, na tym polega demokracja, że jedni idą w takim marszu, drudzy w innym marszu, prawda? I że samo to, jak się kierowało, to zgodzić z Piotrem, że sama kwestia zaangażowania na tym etapie, na którym jesteśmy, jest kluczowa, tak, że bez niej nie pójdziemy dalej. Dziękuję bardzo. To ja już to powiedziałam, że państwo po prostu musi być teraz bardziej spójne w swoich działaniach. To konkretnie w momencie, ale to są potrzebne konkretne regulacje prawne, że państwo, które wymaga z jednej strony w przetargach umów o pracę, czy minimalnej, czy jest ustawa o minimalnej stawce, to muszą być po prostu teraz konkretne regulacje prawne mówiące o tym, że w przetargu instytucja nie może zlecić usługę za kwotę niższą niż pozwalająca na wyrównanie się ze stawki minimalnej. To jest zamiast tak oczywistego, co powinno teraz pójść za tą reformą, ale no mam nadzieję, że prędzej czy później
później to, to będzie, tak? Bo mamy teraz często do czynienia z sytuacją, że te kwoty przeznaczane są o połowę niższe niż pozwalające na wywiązanie się z tych zobowiązań, więc te instytucje muszą po prostu te regulacje powinny się przyjąć w tych instytucjach. One na przykład mówią, że boją się nadal, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionuje takie zamówienie i podważy je i powie, że właśnie ono jest tutaj, nie jest dość tanie. I też właśnie państwo powinno przeprowadzić porządną dyskusję nad zasadami wydawania środków publicznych. To nie może być nadal oszczędność i celowość rozumiana jako taka maksymalna oszczędność krótkoterminowa. Więc potrzebne są też zmiany, no takie korekty dosłownie, czyli jeśli jest omijana stawka minimalna, znaczy potrzeba na pewno monitoringu zamówień publicznych pod tym kątem, czy instytucje w ogóle wpisują ten wymóg dotyczący umów o pracę. Potrzeba też tego, żeby pracodawcy nie płacili pracownikom co drugi miesiąc wynagrodzeń, bo wówczas oni mogą odprowadzać składki społeczne właśnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli do 1400 zł, bo to są takie dosłownie korekty, tak? Ale no, moim zdaniem jednak ogólnie zasada jest dobra, tak? Już mamy stawkę minimalną, mamy klauzulę pracowniczą, a potrzeba dosłownie no, kontroli wywiązywania się z tych zobowiązań, ale tak do priorytetów właśnie bym zaliczyła to, żeby te instytucje przypilnować, tak, PIP, nadać właśnie może PIP-owi tutaj takich obowiązków, zadań, żeby kontrolować, czy same instytucje przeznaczają sumy, które pozwalają wywiązać się z tych pracowniczych zapisów. Całkowicie zgadzam, że ostatecznie celem jest tak naprawdę odpowiednie ustawienie regulacji w państwie w każdym obszaru, ale to jest niemożliwe bez kontroli społecznej. Tak? Znaczy to jest niemożliwe, że te instytucje muszą mieć impuls, tak jak to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, te wszystkie zmiany nastąpiły na skutek tego, że gdzieś nastąpiły oddolne, mniej lub bardziej oddolne ruchy obywatelskie, prawda, które zaczęły zwracać uwagę na pewne nieprawidłowości. I teraz podam jeszcze pamiętam taki przykład. Mamy sytuację słabości służby zdrowia. I teraz popatrzcie Państwo, wiecie Państwo takie strony, jak które jest cała masa fundacji, które są wyspecjalizowane w tym, żeby zbierać pieniądze na leczenie określonych osób. To są często bardzo duże kwoty, które trzeba zebrać. Prawda? Ten odruch takiej dobroczynności, który jest też bardzo pozytywny, ale jest wykorzystywany do tego, żeby w możliwie najdroższy sposób, ponieważ w przypadku pojedynczego przypadku zawsze płacimy więcej niż tym wypłowaniem dla całej grupy, rozwiązać problem pojedynczej jednostki. Tak? Czyli przejście do takiego etapu, że zamiast tego zaczynamy walczyć o zmianę w rozwiązaniach systemowych, jest niezwykle trudne. I jest tym, który trudniejszy i bardziej dotyczy rzeczy paradoksalnie tanich, czyli łatwiej jest na przykład starać się o leczenie niż o to, żeby nastąpiły zmiany w organizacji usług typu świadczenia rehabilitacyjne. Tak? To jest taki paradoks. Ale i gdzieś to się zaczyna powoli dziać, ale na przykład właśnie w ochronie zdrowia widać, że ciągle jeszcze bardzo wiele osób wybiera tą ścieżkę indywidualną. Tak? Ja to mówię z własnego doświadczenia, ponieważ sama jestem matką dziecka z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Ja kiedyś stanęłam przed takim dylematem, czy ja mam zbierać pieniądze na leczenie własnego dziecka, czy zorganizować organizację, która spowoduje, że wszystkie dzieci z tym problemem w Polsce dostaną prawda, to leczenie. Prawda? I stwierdziłam, że w sumie czas, który poświęcę na jedno i drugie będzie taki sam. Tylko, że w jednym przypadku będę musiała jakby żebrać o to, żeby moja córka miała leczenie, a w drugim, po zakładałam wtedy 5 lat, udało się trochę szybciej w ciągu 3, powstanie rozwiązanie systemowe i za ten mój czas jakby jestem w stanie zrobić coś, co by nie stało, coś będę musiała się co rok martwić. I wydaje mi się, że bardzo mało ludzi ma taką świadomość, że się ograniczamy. Mamy swój problem, rozwiążmy ten problem, prawda?
że gdzieś jest, ja będę to podkreślać, potrzeba zmiana mentalności, a ona się zaczyna zawsze od konkretnych osób, tak? Czy środowisk, które z tym wychodzą. Musimy wybrać, co chcemy. Kiedyś się wydaje, że już trochę powiedziałem w tym obszarze, ale no, rzeczywiście położyłbym akcent na takie kwestie kulturowe. No, jeżeli tutaj cały czas rozmawialiśmy o elitach, narodzie, społeczeństwie, no to chyba się tu zgadzamy, że tu są te fundamenty. Powiem o trzech rzeczach. Pierwsza to jest właśnie jakieś tam klejenie, wzajemne się słuchanie, czytanie, zapraszanie i kłócenie. Tak? To jakby przekleństwo banki społecznościowej w polskim życiu publicznym jest daleko głębsze niż nasi znajomi na Facebooku i tutaj oczywiście też się rzeczywiście wiele rzeczy nie zmienia, ale warto o to dbać. To rzecz pierwsza, rzecz druga, powiedziałbym, jeśli chodzi o takie właśnie impulsy czy dobre przykłady, w pewnym sensie pochwała pieniactwa. Mamy w Polsce taki problem, że na różnego rodzaju właśnie ludzi, którzy próbują z dostępnych im narzędzi, wykorzystując dostępne im narzędzia, zwracać uwagę na problemy, po prostu trafia taki odium właśnie kogoś, kto się niepotrzebnie za bardzo rzuca i właściwie ma mało takiej, powiedzmy, emocji obronnej. Niestety tak jest, to powiem, że jest kwestia psychologiczna nawet, nie filozoficzna, że ludzie tak mają, że na emocje negatywne reagują silniej niż na pozytywne przykłady, więc powinniśmy to doceniać, że czy w społecznościach lokalnych, czy na skalę ogólnokrajową takie różnego rodzaju ruchy, również protestu i oburzenia się pojawiają w bardzo różnych sprawach. I rzecz kolejna, o której już taka ostatnia, o której chciałem powiedzieć. Powiedziałem dwie rzeczy. Mi się bardzo podoba to hasło pochwała pieniactwa. Ja bym powiedział pochwała awanturnictwa. Trzeba działać, trzeba działać ostro, trzeba działać jasno, stawiać linie podziałów i się organizować, myślę. Ja to robię przynajmniej na własnym podwórku i wydaje mi się, że to jest tym, co my możemy zrobić realnie, to jest jedyna droga. Czyli nazywać problemy, jasno nazywać, wskazywać odpowiedzialnych za te problemy i próbować te problemy ludzi rozwiązać. Bez zbędnej ideologii, bez zbędnej pustosłowia, to po prostu działa. Bardzo dziękuję za pytania, bardzo dziękuję panelistkom i panelistom za wypowiedzi. Dziękuję Państwu za słuchanie. Zapraszam od 12.30. Godzinie 12.35. Lubię się wydać z Mopolityka. Zostańcie na festiwalu Nowego Planu.